nie ma takiej możliwości technicznej. Tak. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Niespaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Piękna to była czołówka, mamy nową czołówkę, brawo. Brawo. Zmontował ją Mateusz Stelmaszczyk, słowa napisał trochę ja, trochę Dawid Woźniak. A kto śpiewał, układał, czyja ręka była? Śpiewał Lionel Richie. A słucham? Czyja ręka tam w tej rękawiczce była, co tak układała te kasy? Wydaje mi się, że Mateusza Stelmaszczyka. To jest ręka Boga. Ale nie poznam po samej ręce, bo nie mam takich możliwości poznawczych. Kolejny odcinek programu Starzy Słowacy, coś tam quiz. Dzisiaj ekipa z Wrocławia do nas wpadła, bo tak się wydarzyło, że spotkaliśmy w piątek ich na mieście. I jak już troszkę wypiliśmy, to stwierdziliśmy, a może przyjdziecie. I tak w sobotę myślisz sobie, ja pierdzielę. No naprawdę to zrobiliśmy, no ale przyszli. No. Maciej Oszczęsny, znany na Twitterze, ty się tak nazywasz naprawdę, czy to jest jakaś ksywa? Wysoko. Nie, to jest Maciej, o jest dodane, bo jest już Maciej Szczęsny w piłce. Mówię, co będę dublował. I Michał Mormul. Zgadza się, uszanowanie. Trafiłem, bo zawsze mi się myli, czy T, czy L, ale jednak już się nie myli. Wojtek Piela. Dzień dobry. Znany anegdociarz, dzisiaj przygotowałeś do nas coś nowego? No, są takie szczegóły, ale to muszę z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji skonsultować jeszcze na antenie, czy mogę je ujawnić, bo to znane postacie wchodzą już w grę. I to bardzo. Z pierwszych stron gazet. To bardzo. I to takie, które awansowały na mundial. Tak, wchodzą w grę, więc i to takie, które awansowały na mundial po 16 latach. To wiesz, to są tak zwany anonimowy trener reprezentacji polskiej w latach 99-2002. Tak, tak wszyscy się zaczynał? Nie pamiętam. I Mateusz Rokuszewski, który ostatnio wygrał. Nie, Wojtek wygrał. Wojtek wygrał. Już mu umniejszasz od początku. Dlaczego go podpuszczasz? Ja on tobie dodaję. To prosto tak. Prawda. Słuchajcie, nie ma dzisiaj z nami Wojtka Kowalczyka, ponieważ uznał, że ma lepsze rzeczy do roboty. Może będzie za tydzień, ale nie wiem. Nie postawiłbym na to. Się nie dziwię. Nie postawiłbym na to. A mu się dziwię. Ja bym na to nie postawił. Tym bardziej, że dzisiaj do wygrania. Pryncypałki. A on wiedział o tym? Powiedziałeś mu? Nie powiedziałem mu, że no do wygrania pryncypałki. Już masz odpowiedź naszego. Lubicie pryncypałki? Polubię. Tak bardzo byśmy chcieli w drodze powrotnej do Wrocławia spożywać. Jest napisane, że wkrótce nowe opakowanie. No to nie wiem, może by od razu dali nowe opakowanie, a nie, że ja muszę czekać. Gdzie muszą zachęcić, żebyś kupił drugi raz. Gdzie Kuba Białek? Jeszcze jest pytanie. Kuba Białek nie może dzisiaj być z nami, tak, z przyczyn obiektywnych. I subiektywnych też. I subiektywnych też, nie będziemy. On jest w stanie wskazującym na wstanie. Tak, ale wstał. No wiadomo. Ja mogę to potwierdzić. Ale wolny ma. No to oczywiście, że tak. Czyli nie jest tak, że źle zrobił. Zrobił nawet, bym powiedział, dobrze. Tak. Możemy tak powiedzieć. Panowie, to jest ostatni odcinek teleturnieju. I co będzie z naszym teleturniejem, kiedy nie będzie naszego teleturnieju? Bo ludzie chcą to wiedzieć. Ludzie tym żyją. Możemy powiedzieć, czy nie? Bo właśnie dlatego się zapytałem, żebyśmy powiedzieli. Otóż zebraliśmy się komisyjnie w dwójkę z Pawłem, tak, i ustaliliśmy, to najważniejsze postaci, tak, że będziemy kontynuować ten projekt. Jeszcze nie wiemy do końca, w jakim terminie, bo z tymi terminami teraz będzie ciężko, będzie dużo meczów, a wiadomo, mecze są ważniejsze niż nasze wygłupianie się, ale coś tam znajdziemy, jakieś miejsce i będziemy to robić. Może nie co tydzień na początku, ale co dwa, ale popracujemy nad tym. Tak, bo też wymyślać durne pytania co tydzień to nie jest taka prosta rzecz.
Myślę, że być na kacu co tydzień to też nie jest dobre. To nie, też nie jest zdrowe dla zdrowia. Sugerujesz, że ja zawsze na kacu wymyślam te pytania? No, patrząc po niektórych, to trzeźwy człowiek by tego nie wymyślił. Ja zaprzeczam. Panowie, stęskniliście się za ligą, wy jesteście z Wrocławia. Tak, jesteśmy. No, będzie mecz bez kibiców, to w sumie żadna różnica tam. W tym sezonie nie wyglądało to tak źle. Ile ludzi chodziło w tym sezonie? No, tam kilkanaście tysięcy. Chyba, jesienią była trzecia najwyższa frekwencja w Ekstraklasie, więc całkiem przyzwoicie. Ale wciąż wyglądało to jak fryzura Dawida, Dariusza Kubickiego. Nie... czyli nie. Przeszedzona trochę. Tak. Ale nie, no, była na meczach niektórych była oczywiście większa frekwencja. Na tych lepszych. Na tych lepszych. Jak Legia przyjechała. Jak Legia przyjechała, no. Wielokrotnie nie było. Ale akurat Śląski jedyny mecz u siebie przegrał, tak, no niestety. A miał karnego, pamiętam. Miał. Na początku. Miał. Było 0-3. To jeszcze był ten sezon? Już nie pamiętam. No, jeszcze tak. Grudzień to był. Tak, grudzień. Początek, po Mikołajkach. Tak, Skarpacia był wówczas urosiły. No dobra, za czym się najbardziej stęskniliście, jeśli chodzi o Ekstraklasę? I Puchar Polski. Bo ja za Patrykiem Lipskim, który nagrał swoją drogą znakomitą szesnastkę. Bardzo mi się podoba wers, kiedy ty hejtujesz w sieci, ja strzelam gola. Bo poczułeś się wywołany do tablicy. Poczułem się trochę wywołany do tablicy i tak spojrzałem sobie, kiedy ostatnia bramka Patryka Lipskiego była w historii, bo też tak warto tak mówić. 20 któryś lipca 2019 roku, tak. A w lidze w kwietniu. Czyli rzadko jest hejtowany Patryk Lipski, tak trzeba powiedzieć. A to rocznica będzie tej bramki. Z Brandby? Ostatniej. Kwiecień już był. Ale mówiłeś o lipcu. Tak, a lipiec to w pucharach, ale Lechia nie będzie grała w pucharach w tym roku, czuję. Okay. Znaczy nie wiem, czy będą puchary w ogóle. No jeszcze puchar polski jest, także spokojnie. Nie wiem, czy tam Patryk Lipski strzela. Ja się stęskniłem za Wojciechem Stawowym, bo mu dobrze z oczy patrzy. I z wąsa. No ale to tak, długo musiałeś tęsknić. No, dlatego się cieszę tym bardziej na powrót Ekstraklasy. A wy? Macie tylko za kim tęsknić? Nie oglądam Ekstraklasy w starach zarobkowych, tak jak wy, więc można powiedzieć, że no, jak wróci, to wróci, to fajnie. Czyli będziesz dzisiaj ostatni w quizie. Tak. Ja natomiast za gulaszem na strefie dziennikarskiej na Stadionie Śląska. I to są prawdziwe takie powody. 15 dziennikarzy będzie wpuszczonych na każde mecze. Już wiem, dlaczego Kuba Białek poprosił, żeby go wysłać na ten mecz. Wszystko jest kwestią... Do Wrocławia za tydzień? Tak. Ja niestety nie wiem. No, ale wiedzą panie w cateringu, że trzeba gulaszu więcej narobić. Ale potem na manierze właśnie cateringu gdzieś. A czy ty jesteś z tej grupy dziennikarzy, której patrzy na zegarek 40 minuta i siup na strefę? Zgadza się. To nieprofesjonalnie, kolego, mormuz. No, ale wówczas nie trzeba stać w kolejce po tym gulaszu. A jak padnie bramka? No, pewnie nie dla Śląska, co ale na dole jest telewizor. Tak, zdarzało się, że padały. Tak. Ale jak pierwszy raz jak byłem na Legii, to myślałem, że jest jakaś ewakuacja trybuny. W 40 minucie ludzie tak się ustawili, bo tam wiesz, jakiś jeden bemer, nie dla wszystkich wystarczy. I bardzo, bardzo... Ale w pewnym momencie chyba, być może świadomie, biuro prasowe Legii zaczęło stosować taką taktykę, że lepsze jedzenie dawali później. Więc... Ten jak to ma wszystko rozkminione. Przecież ja jestem stałym bywalcem tam. Więc... No nie, no ale no, oczywiście się śmiejemy, a to z drugiej strony jest żenujące, jak przychodzi dziennikarz, który ma wystawić noty, no tak, noty za mecz i wychodzi w 40 minucie, bo musi kaszę wpieprzyć. No ale to jest jeszcze relikt gdzieś tam chyba lat 90., bo ja pamiętam taki wywiad, no to zresztą Leszek Milewski niedawno robił z Radosławem Nawrotem, który tak no... Wręcz z dużym oburzeniem opowiadał o czasach lat 90., gdzie była jakaś konferencja prasowa, gdzie tam było dwóch trenerów. Jednym z nich był na pewno Grzegorz Lato, drugim był chyba Piotr Piekarczyk, to nie pamiętam kto z kim grał, ale jak Piotr Piekarczyk to pewnie GKS Katowice z kimś. No i wchodzą oni na konferencję prasową, chcą udzielić jakieś wypowiedzi, a tam dziennikarze za stołami jakieś schabowe jedzą wszystko. I tylko tak ten Piotr Piekarczyk do tego Grzesia Laty, tak Grzesiu, chodź tu po nas. Więc to może nie jest aż tak źle dzisiaj, ale no faktem jest, że są tacy dziennikarze, którzy 40 minuta i jak Robert Kubica z pole position za czasów BMW Zauber ruszają. Ej, bo wy mieliście do mnie prośbę, tak. Żebym czytał, jak będą was obrażać. Tak. Czy już to nic innego nie będziesz robił? Już się zaczęło? Tak, oczywiście, że tak. Bardzo nas to cieszy. Co to za ulungi? Czytaj w środku, to fundambu. To Robert Elgendi z TVP? To chyba o tobie. Tak. Co to za Babenko i Lipski przy stole? Patrz lub przeproś za Katyn. A, to ale liczymy. Za powstanie przeproś. No jest sympatycznie, ale...
Ale mówiłem wam, że będę was obrażać. Jesteście gotowi. No, ja byłem nie będziecie płakać. Nie będziecie płakać. My na to liczyliśmy. Znaczy oni są jak Patryk Lipski, gdy inni ludzie hejtują w sieci, oni strzelają gola. Tak. No, znaczy będą się dobrze zachowywać wtedy. Jeszcze pozdrów Rafa Tusa. To coś rodzina? Nie. Bo ja nie znam. Ale ja mogę to zrobić. Masz znać Rafa Tusa? To pozdrów w takim razie. Rafa Tus, pozdrawiam. Fajny chłopak z siebie. Dobra. Panowie, 15 minut za nami. Nie będziemy już pieprzyć głupot. Teraz będziemy grać w głupoty. Zobaczmy, jakie kategorie dzisiaj, bo dużo nowości. Muszę powiedzieć. Polska myśl szkoleniowa, Czarny Piotruś, ale edycja klubowa, to jest ważna rzecz, Marcin Najman. Który klub nie istniał, co chodzi? Tak. O. Rebusy i inne świrusy, Galeriani futbolu, Teoretyk światła bramki, Jarosław Kota z Osąd bohatera, Grzegorz Lato pejzaże, Świat według kiepskich, Polska na dużych turniejach perypetie. Gdzieś 10? 2, 4, 6, 7, 9, 10. Ale to zauważalna jest różnica, bo jednak Polska... Ja zmieniłem kolor. Też, ale no do tej pory były polskie kluby w pucharach tragizm postaci, czyli tak no już stuprocentowo konkretnie z dramat, a tutaj Polska na dużych turniejach perypetie, czyli jednak czasem lepiej, czasem gorzej. Tak, wiesz. Tak, tak. Znaczy głównie gorzej. Z tego co jakieś przygody, także... Słuchaj, dwa medale mistrzostw świata są, prawda? Tak. A był Świat według kiepskich tam? Był. Jako przedostatnio. Dziękuję. Bo ty jesteś fanem z tego, co ja wiem. Nie, ja nie lubię. Tak po prostu czasem zdarza mi się wszystkie obejrzeć. Odcinki? Nie, ja wszystkich nie znam. A tam śpiewał 200, o czym to było? 200? Bo dzisiaj Andrzeja. Można sprawdzić. Jak? Bo dzisiaj Andrzeja. 200 odcinek. 200 odcinek. Mhm. Jest to 200 odcinek. Gigi Amoroso zastanawia. Świata według kiepskich. To był odcinek Fryzjer akurat. 20-setny odcinek? Nie. Bo dziś Andrzeja. No. Ale to tak wiesz, bo to jest okrągła liczba, czy ty wszystkie znasz? Wszystkie, tak pamiętam. 278, poproszę. Papierowy motyl. Nie. Nie? 270. Kurde, już myślałem, że fajny gość przyszedł. Sylwester bez granic, z tego co widzę. O. Chyba, że to jest źle. Czyli na start jeden punkt mniej. Tak. Świat według kiepskich, lista odcinków. Jeszcze sprawdzę. Jest na Wikipedii. Tak. Ale dlaczego to lubisz? To trochę bezbecki serial jednak. Czy nie? Ja tam bezbecki, to można fajne wątki obyczajowe, komediowe. Zobacz, to jest jedyny serial, w którym w każdym odcinku masz scenę łóżkową. Sylwester bez granic, dobrze wiem. No tak, ale to nie że... A papierowy motyl był jakoś tak wcześniej, 273. Trzy. No. A 276? Kurde. Nie, no teraz... A strema cię zjadła, tego już nie. Euro, odcinek Euro się nazywa. O, ale to piłkarski. No tak jak nazwa wskazuje. Był piłkarski. No raczej nie ten. Ale to może być z walutą jeszcze skojarzony. Oczywiście. Albo z Europą. Unią Europejską. Albo. Dobra, zaczyna. Zobaczmy tabelę. O. I teraz kto jest kto? Ty jesteś koniem czy małpą? Ja jestem koniem. Ty jesteś koniem. Czyli ja mam. Tak. Ty jesteś małpą. To wygląda jakiś kosmita w ogóle. To czyli ja tak jak ja. Taka fajna grzywka. Tak, a Wojtka Pielę to poznaliśmy po uśmiechu. Matiego też. Matiego też. No to z legitymacji zdjęcie dojść, tak? Tak. To zgadza się. Okay. A ty masz, szkoła podstawowa. Ty masz chyba dowodowe. Nie umiem z książeczki. To jest dowód, że byłem z Pyszlakiem. Jeśli zliczyć punkty w sumie, to macie ich 40, ale każdy ma po 10. Kumacie, o co chodzi? Tak. I jak odpowiesz źle, to ci zabierają punkt, a jak dobrze, to zostają tyle, ile jest. A ja biorę na siebie pytanie. A jak bierzesz na siebie, to jesteś kozakiem i dostajesz plus jeden. Jak odpowiesz dobrze, a jak źle, to jesteś frajer. Okej. Okay. Może tak być? Zaczyna Wojtek. Znaczy, generalnie... Takie bardzo uliczne zasady. Tak. Generalnie... A, i jeszcze chciałem powiedzieć, rebusy i inne świrusy to tak jak kalambury dla wszystkich pytania. A będziesz okay. pokazywał jak kalambury? Nie, bo mi się już nie chce pokazywać. Aha. Się zmęczyłem. Okay. Rebusy będą w formie graficznej. Generalnie, bo wy też pewnie nie wiecie do końca, całkowita kompromitacja to jest wynik 2 punkty. Tak. To jest taki punkt odniesienia człowieka, który tutaj pojawił się w studiu. Ale i nic teraz jeszcze. Kompletnie nic nie wiedział. To nasz kolega, znaczy no nasz były kolega w zasadzie. W sumie nie wiem, czy on dalej pracuje, na weszło? Znaczy no coś tam próbuje, bardziej bym powiedział. To jest ten, co kawę przynosi, tak? Tak. No to 2 punkty, no żenada. No to... Ale wiecie, no gość nam się wysypał w ostatniej chwili, nie mieliśmy kogo wziąć. Tak. Mój pies by miał więcej punktów, szczerze mówiąc. Albo pies Jakuba Białka. Znaczy, bo pies, jak wiesz, 2 razy się pomyli, ale 2 razy też dobrze odpowie. Mhm. A smyk? Masakra. Dobra, Wojtek, no to zacznijmy zabawę na grubo. Rebusy i inne świrusy, proszę bardzo. Zabawmy się wszyscy. To pamiętacie, że wszyscy? No tak. Wszyscy. Kategoria piłkarz.
To możemy śpiew ptaków puszczać, jeśli go jeszcze mamy. Bo w sumie wam nie powiedziałem. To ja mogę coś nucić. A ja mam, czekaj, ja puszczę sam. Pasztelaniec. Ale imię. Konrad. Kasper Kapsztelaniec. Pierwszy, powiedziałem. A ty powiedziałeś Kasper Kapsztelaniec. Rocky. Punkt dla Rockiego. No myślałem, że to jest... Myślałem, że będziesz bardziej jak, trochę jak ten Cezary Olbrycht, pan Cezary Olbrycht. No, tam tak. Ale tam się... będą różne będą formacje tych obrazków. Nie będą tylko po dwa. Okej. Okay. Będą czasem po cztery nawet. To będzie już... Właściwie tylko raz. Ja nie wiem, czy to nie będzie przekraczać naszych możliwości. To będzie trzeba myśleć. Trzeba będzie myśleć, no pewnie. Z myśleniem to wiesz, tak jak Patryk Lipski ze strzelaniem goli. Poznań przeprasza za Smyka i słusznie. Wybiera Rocky, który ma 11 punktów. Ja mam 11 punktów, to oczywiście muszę oddać pytanie na naszym gościom. Świat według kiepskich dla Macieja. Dziękuję. Prosimy. W odcinku pod tytułem 11 pana Ferdynanda wystąpił były polski piłkarz. Jaki? Strzelam na Grzegorza Lato. To był Grzegorz Lato. Więc zostaje z 10 punktami, to było akurat dla ciebie proste. Ale mam pierwsze punkty, jestem szczęśliwy. Tak. To już masz o połowę więcej niż nie masz punktów, utrzymałeś się. No ale mam 10 punktów, czyli mam punkty, można tak rzec. Ale poprawną odpowiedź, o. Czyli lepiej niż redaktor z Poznania wypadłem? Tak, bo Smyk miał jedną dobrą odpowiedź, jak się przedstawił. No, to mogę... A to chociaż tyle. To co, teraz ja wybieram, tak? Mhm. Co my tu mamy? Michał mi się kompletnie nie kojarzy z galeriami, więc galeriani futbolu dla Michała Mormula. Galeriani futbolu dla Michała Mormula. Kogo Leszek Melibruda nazwał w ramach swojej analizy galerianem futbolu? Jakuba Koseckiego, Łukasza Madeja, Grzegorza Piechnę czy Adama Dancha? Z tych wszystkich, patrząc po stylu ubierania, najbardziej prawdopodobna wydaje się odpowiedź A, Kubę Koseckiego, i to jest moja odpowiedź. Ostatecznie? Zgadza się. To źle. Łukasz Madeja? Łukasz Madeja. Łukasz Madej według Leszka Melibrudy to galerian futbolu. A Łukasz Madej wczoraj stał się bohaterem sceny, którą Damian Smyk wrzucił z The Last Game, jak Czesław Michniewicz w meczu chyba Pucharu Polski w przerwie, tak? Tam rozbisuje coś i tak... Zamknij się, Madej! Patrzymy wszyscy tu! Sturka obrony! Lasso, Waldek! Dzisiaj i tak dalej. Wszyscy bronimy. To jest jasna, wiadoma sprawa. No tak chciałem powiedzieć. A to był Last Dance, tak? To był jeszcze kolejny sezon był, jak Jordan odszedł i oni pozmieniali w ogóle no. Skład. Łukasz Madej podobno razem z Michaelem Jordanem chodzili obserwować. Ja Łukasza Madeja bardzo miło wspominam. Pamiętam, że byłem u niego na wywiadzie kiedyś i przekonywał mnie przez 30 minut, że selekcjonerem powinien być Jan Urban. Z tego czasu nie było to takie głupie. No. No ale to było z rok temu. A, nie. To nie miałem na myśli, mówiąc swego czasu rok temu. No. Czyli półtorej roku. Półtora. Tak powiem, czas jest ulotny, ja tu nie będę operował konkretnymi datami, potem mi wyciągniecie, potem mi przemielicie, zmienicie. No, po prostu był okres, że Jan Urban był czołowym polskim trenerem. Jeden argument do mnie trafił, bo powiedział, że no jak tak Robert Lewandowski ma współpracować z Jerzym Brzęczkiem, no to tak może go za bardzo nie kojarzę. Jan Urban to był wielki piłkarz, strzelał gole Realowi Madryt w liczbie 3. No tak. Chociaż no, Jerzy Brzęczek też, w liczbie 4, też oczywiście coś osiągnął w piłce, to nie jest tak, że kompletnie nie. Kto dobrze odpowiedział teraz? Zapomniałem. Ja teraz odpowiadałem, ale nie poprawnie. Tak, a kto wyznaczał? To Maciej. Dalej wyznaczasz, Maciejo. Mam do ciebie mówić Maciejo czy Maciej? Jak wolisz, jak ci łatwiej. Okay. Maciej jest krócej, to wiesz. A może być Maciuś? Może. Dobra. Będzie mi miło. To co, Wojtek jeszcze nie odpowiadał, to Czarny Piotruś dla Wojtka. Czarny proszę. Piotruś, Wojtuś Piela. Proszę uprzejmie. Czarny Wojtuś. Czarny Wojtuś. Czarny Wojtuś. Z którą drużyną polski zespół nigdy nie grał w pucharach? Bo taka drużyna nie istniała. Flamu Arti Vlora, Shirak Gyumri, Karwan Jevlaks czy FK Dentro Wyższe? Dentro. Dentro, tak. Matko. A to jest pytanie z serii, każda odpowiedź jest poprawna? Nie, czy są niepoprawne? Znaczy takie zespoły istniały. To jest pytanie na znajomość języków obcych. Na geografię. Bo... Wyjątkowo nie śledziłem poczynienia tych drużyn. No powiem szczerze, że Football Managera żadnej nie prowadziłem.
To już jest niestety... A byłeś kiedyś w Wiewlaksie? Nie, ale... Przejazdem. I powiem więcej. Albo w karwanie, bo to nie wiadomo. W karwanie to tym bardziej. W Wiewlaksie nie byłem i powiem więcej. Nawet nie znam kogoś, kto był i by mi mógł opowiedzieć to i owo. Tak jak ktoś kiedyś był i opowiedział to i owo, skąd przyjechali czarni do Ameryki. A ty wiesz, Pawełku, skąd przyjechali? Czarni do Ameryki? Do Ameryki. Z Afryki. No właśnie. Handlarze niewolników przywieźli ich z Afryki. A wracając do pytania, ja bym jednak odpowiedział karwan i Wiewlaks. Karwan i Wiewlaks? Tak bym odpowiedział. To jest błędna odpowiedź. Aha, czyli MFK Dętro Wyższe. Tak? MFK Dętro Wyższe. A możesz mi powiedzieć, kto był takim szczęśliwcem i zmierzył się z karwanem i Wiewlaks? Mogę ci to powiedzieć. No to słucham. Już ci powiem. Skąd jest ten zespół? No właśnie. Z Azerbejdżanu. I powiem ci, że dwa razy Lech Poznań z nimi grał. Kiedy? W Pucharze Intertoto. I dwa razy wygrał. No, to 2-0, raz 2-1. Także to karwan Wiewlaks. Pewnie jakbym przegrał, to bym, jakby przegrał, to bym wiedział. Czy Bartosz Karwan wtedy grał? A to jest z jakiego kraju w ogóle? Azerbejdżan. Mówiliśmy o tym, tak? Przepraszam, bo jeszcze Michał Karwan na przykład. Co mam coś przyczynić? Kiedy oni zagrali? 2005. Pierwsza runda Pucharu Intertoto. No to Bartosz Karwan wtedy na chwałę Legii Warszawa. To Wojtek miał już 3 latka wtedy, powinieneś pamiętać. A Karwan był w Lechu? Co ja teraz powiedziałem? Gungu? Po nie, wiesz, powiedziałeś, że Bartosz Karwan wtedy grał, ale chyba domniemanie było takie, czy w ogóle grał w piłkę. Ja, ale, ja, jakoś... Chyba, że myślałeś, że w Lechu to palnąłeś głupotę, bo on z Lechem miał tyle wspólnego, co może... Tak, pomyliłem się, on w Warce grał. Że czasami sobie strzelił wieczorem po dobrym meczu. Maciej, Kosisz. Koszem? Kosisz. To Rokiego jeszcze skoszę. A Roki ma na imię Mateusz, więc będzie Marcin Najman. Żeby... A to nie, to się inaczej jest musisz, ta kategoria. Musisz, nie mów mu, niech się domyśli. Musisz się domyślić, jak się zamawia Marcinem Najmana. No, tak, powiedziałem. To nie była trudna zagadka. Trochę podpowiedzieli, tak. Wymień wszystkich Polaków, którzy strzelali gole w Premier League. Jan Bednarek, Marcin Wasilewski i Krzysztof Warzycha. Twierdzasz? Nie, no Robert Warzycha. Tak. O, mamy kontrowersję. Krzysztof Warzycha Robert Warzycha grał w Everton. Dokładnie, 3-0 na Old Trafford. No nawet nie daliście mi się poprawić, no Jezus. A może musi być tak. Musi być trach. Trach, a nie. To musi być ten, jak w Stanach czy gdzieś, jak to się robi jump, bong, tom. Się kręci, żeby się obracało, to musi być pa. Ty dalej kosisz? No ale 2/3 moim tutaj trzeba docenić. Sprawdźmy to na warze. Tylko Krzysztofa? Tak. Ale ja wiem, że Robert. Bo nie wiem, że Krzysztof grał w Panacie. No tak, powiedziałeś Krzysztof. W ogóle wiesz, nie ma szans. No. Spotkaliśmy się w piątek, Krzysztof też piątek, także mogłyście się skojarzyć. To prawda. Jeszcze był tak Grzegorz Rasiak, ale mu nie uznali. Gdyby uznali mu tę bramkę, zostałby najlepszym piłkarzem na świata, świecie. Tak, ten szef z Liverpoolem, ale z Liverpoolem byle ale powinna być uznana na bramkę. Podobno, a to było w Premier League czy? To Premier League. Jak grał w Tottenhamie. Podobno powinno, no ale powiedzmy, że ja zdarzają się. Cenią wysokich napastników, bo potem Harry Kane. Ebis Polarek jeszcze też grał w Brytonie, ale i Kamil Grosicki. Jeszcze grali inni zawodnicy. Szczęsny. Kuszczak. Jarosław Fojut. Boruc. Tomasz Kupisz. Olisa Debe. Fabiański. Tomasz Kupisz chyba nie zdebiutował. Piotr Świerczewski jeszcze. Tomasz Cywka raz był na ławce. Znaczy był chyba ze 3, ale raz pamiętam jak grali z Chelsea i Chelsea zdobywała mistrzostwo Anglii i pokonała to Wigan 9-0. I nawet w takim meczu Tomasz Cywka nie wszedł, więc to było... Aż Dariusz Kubicki, tak? No tylko nie wiem, czy Dariusz Kubicki już się załapał na Premier League. A jeszcze był jakiś taki mniej znany, ale nie wiem czy... Manny Andruszewski chyba coś takiego. No. Był na danie. No było, no, że Polacy kolejny żył. Był przecież. Mierzdejna był, tak. Kosisz dalej, przyjacielu drogi. Dobra. Teoretyk światła bramki Michał Mormul. Fantastyczna kategoria. Ale przeczytam ją poprawnie. Tak. Jestem to trochę jak zegarmistrz świata purpurowy. Teoretyk światła bramki. Chyba teoretyk się plik nazywa. Teoretyk. Tak. Fabian Sedaren zarabia w Arce około 60 tysięcy złotych miesięcznie. Przyjmijmy, że Arka płaciła mu tyle za 6 miesięcy gry. Ile kosztował? Jął więc jeden celny strzał Holendra. Margines 20 tysięcy. Dacie mu kartkę. Czyli musisz sobie wyliczyć 6 razy 60. To jest 360. Zgadza się. I teraz musisz znać liczbę celnych strzałów. Podzielić 360 na ten x. I wyjdzie ci liczba. Ktokolwiek odpowiada, a Michał Mormul.
Tu wyższa matematyka. Tak. Czyli na przykład jak podzielisz 360 na 360, 000. Jakby załóżmy, że Cerrales oddał 360 strzałów celnych. To jest niemożliwe. Ja bym na twoim miejscu byku liczył z delty. Uważam, że... 120 tysięcy złotych jest moja odpowiedź. To źle. Bo 90, bo 4 celne strzały. A chciałem najpierw 100 tysięcy powiedzieć. A musisz o ile pomyć? O 20. No ty pomyjesz Roberta z Krzysztofem i widzisz. No uważam, że Opek powinien być zawieszony. Uważam, że regulami tych rozgrywek można to interpretować w dowolny sposób. To by było zabawne, gdyby nikt tutaj nie odgadł już do końca. No nie wiem. To chyba niemożliwe, bo niektóre pytania są takie sympatyczne, ale proste. Powiem tak, pan Bartnik by ten, by policzył. Jakie są kategorie na samym dole? Bo... A zobaczmy punktację, bo tutaj się dzieje różnie. Przyszedł gość, wygląda jak koń. Ja mam 10, bo się pomyliłem. Tak, przyznam się. Ma 10. Honorowo się przyznam. Teraz powinieneś jak na meczu, brawo. Tak. Dajesz piłkę, tak. Jestem jak ten. Ale możesz dostać nagrodę fair play. Jak Mirosław Kloze, który strzelił gola ręką i się przyznał. Jak ten, co wykonał ten gest. Gest Garinczy. Tylko zapomniałem. Garincza wykonał gest Garinczy. Wyznaczasz dalej. Proszę uprzejmie, to ostatnia kategoria. Niestety mam ją trochę zasłoniętą. Ja też nie widzę. To jest ten Polski, a na dużych turniejach. Tak. Perypetie. Polska na dużych turniejach, perypetie. Dla kogo? To Wojtek niech się zmierzy. Wojtek, proszę bardzo. Chyba plik się nazywa Polska. Polska, biało. Kadrowicze Jerzego Engela obstawiali wynik pierwszego meczu Mundialu 2002, Francja kontra Senegal. Kto jako jedyny trafił poprawny wynik? No, jeden z cich świadków historii chotomowskiej. Anegdota cmentarzu, czyli Władysław Jerzy Engel. Tak jest, 1-0. Czy możemy już zdradzić rąbek tajemnicy? Ja zgłaszam protest. Jerzy Władysław, nie Władysław Jerzy. Pomylił imię. Władysław Jerzy Engel. Władysław Jerzy. Władysław Jerzy. Tak. No nie gadaj. Tak. Dlaczego wszyscy mówią Jerzy? A czy jaka jest historia? Nabyliście drogą kupna wspaniałą książkę Władysława Jerzego Engela? Futbolna tak? Tak. Trafię z drogę, po 50 groszy. No, ja kupiłem właśnie za 50 groszy, nawet pozwoliłem sobie ceny nie odczepiać. Fantastyczna lektura. W jednym z rosyjskich antykwariatów. Dostałem kiedyś pod choinkę. Tam jest takie fajne zdjęcie, jak Władysław Jerzy Engel łowi. Zgadza się. Tam jest fajne zdjęcie, jak Engel stoi z Beckenbauerem. Z Pelem. Tak. Ale tak właśnie stoi obok. No ale serio, dlaczego Władysław Jerzy, a nie Jerzy Władysław? No bo tak dali mu na imię. Ja nie mam pojęcia. Ale dlaczego? No to wszyscy mówią Jerzy potem. Nie, no to ja wiem, ale... Bo Jerzy to jest takie, wiesz, dobre do rymowanek. Jerzy, cała Polska dziś wierzy, a Władysław to tak... Nie wiem, z czym to można zrymować. Możesz, ale możesz ułożyć rym do Władysław. Władysław, wstaw... Dobra była ta historia, jak, Władysław. Znaczy nie wiem, czy dobra, czy nie, jak Władysław Jerzy Engel zostawał trenerem Legii, ale nosił cały czas sygnet Polonii, tak, albo odwrotnie. I no w końcu zauważono, dziennikarze zauważyli, że przestał nosić ten sygnet i się go zapytali, jak tam, wyparł się pan tego klubu, któremu pan kibicuje? Mówi, nie, no oddałem do muzeum ten sygnet. Wydzwoniono wszystkie muzea, które mogły przyjąć ten sygnet. Okazało się, że żadne muzeum się nie przyznało do tego. No i dziennikarze chcieli napisać jeszcze jeden artykuł na ten temat, że Jerzy Engel kłamał, ale wtedy Jerzy Engel wybrnął bardzo, bardzo ciekawie, powiedział, że to domowe Muzeum Sportu. Nie, to kiedyś też była taka historia związana też z Maciejem Śmigielskim, dziennikarzem Przeglądu Sportowego, że kiedyś Władysław Jerzy Engel miał jakieś problemy z nogą i dzwoni do Macieja Śmigielskiego, jak się miało okazać, i nagle mówi mu: kurde, co tu się dzieje z tą nogą, zrobiłeś mi jakąś maść, a to nie wchodzi w ogóle na pier... boli i tak dalej, i tak dalej. Ale panie trenerze, to chyba jakaś pomyłka. Tak, kto mówi? Maciej Śmigielski. A, przepraszam, bo ja miałem do Roberta Śmigielskiego zadzwonić, który tam był lekarzem gdzieś reprezentacji, więc jak to czasami trzeba uważać, żeby nie omsknąć się w kontaktach, bo można, prawda, duże nieporozumienie wywołać. Komuś może być przykro, że obraża się i krzyczy się do słuchawki, że noga go boli. No, trochę zabrakło takiego instynktu panu Maciejowi, bo mógł to ciągnąć ten temat. Mógł to ciągnąć, natomiast ja nie wiem, jakbym się zachował, jakby do mnie zadzwonił Władysław Jerzy Engel i zaczął mówić, że go noga boli. Przy czym nie używał słowa boli. Lećmy dalej, przyjaciele, drodzy. I wyznacza? Dobrze odpowiedziałeś. Tak, przerwałem to tutaj. Tak, ale wciąż taniec śmierci. Czad czeka na anegdotę o cmentarzu i o szlabanie. Jaka jest anegdota o szlabanie? Tak. Jaka jest anegdota o szlabanie? Kurczę,
Anegdota o szlabanie. No jest taki szlaban koło tam u mnie na osiedlu w Ząbkach. No ja tam często chodziłem. No kiedyś tam wersalkę na przykład z wysypiska śmieci przynieśliśmy, jak byliśmy młodsi i uznaliśmy, że tam jest bardzo wygodnie na niej siedzieć, bo ona była jeszcze stosunkowo wygodna. Ale nie wiem, czy to o to chodzi. Ja muszę przypomnieć sobie, bo tam na szlabanie się działo. A co do cmentarza, no to jeszcze tak, mamy przygotowane zeznania. I ja się cały czas ten jest, tak jakby Patryk Lipski Redemption tydzień temu, który się... A może pójdźmy, może pójdźmy. Tak? Tak. To proszę. Pójdźmy zeznania dotyczące cmentarza, nie emitowane jeszcze nigdy. Dotarliśmy do świadka, który jeszcze jakby, jak to się mówi, rzuci cień? Nie, rzuci światło. Rzuci światło. Światło, tak. Rzuci światło na cień, tak można powiedzieć? Na cień mgły. Tak, na ostry cień mgły Chotomowskiego cmentarza. No świadek, no świadka puśćcie. Ale świetna jest organizacja, powiem szczerze. Nie pamiętam dokładnych okoliczności całego zdarzenia. Pamiętam jedynie, że no to był bodaj wieczór, natomiast wszystko to, co się działo, cały przebieg dochodzi do mnie dopiero po tych kilku latach. Wiem, że był cmentarz, był gęsty, bujny las. Na cmentarzu paliły się nieliczne znicze, co dodawało jeszcze dodatkowego takiego mrocznego klimatu. Była impreza urodzinowa u koleżanki, która nazywała się Daria G***ska. Miejscem wydarzeń był Chotomów, urokliwie położona miejscowość niedaleko warszawskiego Legionowa, pod warszawskiego Legionowa. Odtwarzam sobie naprawdę teraz z wielkim trudem po kolei to, co się działo, natomiast było chyba około godziny 2:45. Tak, to chyba było tak, prawdopodobnie zima albo jesień, albo może wiosna, nie pamiętam. I wyszedłem z domu. Na początku myślałem, że powódzkę, ale ostatnio jak zacząłem sobie to wszystko rozjaśniać, to chyba chodziło o to, że po prostu już chciałem wrócić do domu. Ziemia była grząska, padał deszcz i było strasznie ciemno i liście trzepotały i naprawdę było mrocznie. No i ten cmentarz w środku lasu, niepewność, czy zaraz mnie ktoś nie zaczepi. Poszedłem na dziedziniec, na taki rynek do Chotomowa, bo trzeba było przejść przez ten długi, gęsty las. Serce mi kołatało, ale udało się. Czekałem tam na autobus, który miał przyjechać za 5 minut. Czekałem minut 25, ale stwierdziłem, że coś jest nie tak. Spojrzałem więc na rozkład i okazało się, że rozkład był zimowy, a to się działo chyba latem, albo odwrotnie. W każdym razie źle spojrzałem wcześniej i było mi smutno, więc postanowiłem wrócić na imprezę i znowu czekała mnie ta niesamowita podróż przez ten mroczny cmentarz. To miejscowe legendy mówią, że tam czasami ludzie wchodzili i nie wychodzili z tego lasu, bo był tak zwany upiór o imieniu George. I przeszedłem koło tego upiora, koło tych cmentarzy i zauważyłem w oddali taką postać niewyraźną, chyba mężczyzny. Myślałem, że to już mój koniec. I jeszcze był taki brzdęk butelek, co dodawało tylko pewnej niepewności, no i takiego poczucia, że to już może być koniec. No i szedłem i tak coraz bardziej ta postać, jeszcze widać było takie delikatne elementy płomienia, zbliżała się. Na szczęście okazało się, że to był mój kolega Radosław i razem poszliśmy pić wódkę i już byłem bardzo spokojny, ale ten cmentarz w Chotomowie naprawdę, no, mam go przed oczami i to jest najbardziej wyraźne wspomnienie z tamtego wieczora. Powiem ci, że jakbyś był świadkiem i byś powiedział, że to była albo zima, albo jesień, albo w sumie wiosna, to... Ale no co, no, wiesz, to różne te pory roku. Wiesz, te pory roku teraz to już się zatarły. A to Wojtek by? Nie wiem. No, ja nie, tak rozmawiacie o tym, jakby to on był. A głos był zmieniony, to nie on powiedział, jakbym był świadkiem. Tak. Bo taki niepoważny ten świadek. On mówi,
że poszedłem na przystanek i była lato, a rozkład zimowy albo na odwrót. Paweł, jak ja bym ciebie zapytał, co robiłeś w piątek o 3.38, to byś też był niepoważny. Zeszły piątek? W ten teraz. Miniony. Chyba już jechałem z Rokim. Rokim jechałeś, tak? Chyba już jechałem z Rokim Boltem i Rokim mnie wysadził od domu bardzo daleko i powiedział, idź tak. Ja byłem przerażony, że muszę iść prosto. A jaka była pora roku? Wiosna jest teraz. No, ale wiesz, tak czasami śnieg spadnie, to może być zima, wiesz. Tak mnie zostawiłeś z kilometrem domu. Mnie tam nie było, co ty gadasz? Jak się nie było tam? Ja wysiadali się do innych pojazdów. Jak się w jednym znaleźliście. Dobra, bo może ktoś mnie oszukał jednak. Ostatnio odpowiadał? No chyba ja. Ty. I ty chyba dobrze odpowiadałeś. Dobrze, to niech będzie Czarny Piotruś dla Michała Murmula. Czarny Piotruś, Michał Murmul. Czyli jak nie odpowiem, to będzie swoisty hat-trick. Tak, to jest ta sama zasada. Nie to było. Ja, to już, ale ta już była historia. Kapa z Gania, Kut Kutowice, Hazri Buzowna Baku, MKT, Aras i Miszli. Tak. Wszystkie wyglądają podobnie abstrakcyjnie, ale uważam, że drużyną, która zrodziła się w twojej głowie, jest Kut Kutowice. Dlaczego? Bo Baku kojarzę, że jest takie miasto. No. Fenomenalna wiedza. Ostatni drużyna sobie zrobi żalu była. Ale posłuchaj, Michał, zastanów się, bo to nie znaczy, że w tym mieście musi być taki klub jak Hazri Buzowna. Ale wydaje mi się, że jest. Właśnie mogę się mylić i stawiam ostatecznie na Kut Kutowice. Dobrze. Chodziło o Kut Kutowice. Myślałem, że nie rozszyfrujecie nazwy Kut. A w ogóle ciekawe, co to byłby za skrót Kut. Klub Ultimate Team. Z Kutowic. A ciekawe, czy jest taka miejscowość Kutowice. Bo ja w sumie wymyślałem to wszystko. Jest Katowice. Ty! Mhm. Jest taka drużyna we frisbee, Ultimate Club Kutowice. Tylko nie wiem, czy to chodzi o Katowice, po prostu tak. Tak, Kutowice, Katowice. To jednak o to chodzi. Wybierasz dalej. Bardzo mi się podoba nazwa kategorii Rebusy i inne Świrusy i dla Rokiego. Nie, dla wszystkich. Dla wszystkich. Dla wszystkich, tak? O, przepraszam. A ja teraz rozstrzymałem, co to znaczy Kut. To jest taka Polska w pigułce. Ale jeszcze panu Krawczyk, Ułani i Toruń. A, tak. I Myślnik. Kut, Urban. Torańska. Oj, politycznie. Politycznie. A Krawczyk? To też ważna postać. No tak. No. Krawczyk? Krawczyk, wiesz, on śpiewa. A nie wiesz, jaki Urban? Może Jan Urban? No. Karol Krawczyk. Świrusy i inne świrusy. Taką buźkę tam jeszcze dałem, żeby to było takie crazy. Takie zabawne. Tak. O, kto pierwszy, ten lepszy. A czemu to? Ale nie niszczcie nam Polski. Nie niszczcie nam Polski, ja proszę. Ty, ale ja wiem już w sumie bez tego. Stanisław Lewy. Tak. No. A skąd wiedziałeś? No bo Stanisław był tym i był zakaz. Ale trzeci rebus jest tutaj trudniejszy. No, nie wątpię. Jest tak dowalony, bo nie. Był zakaz skrętu w prawo. Tak. Może nie macie prawa jazdy, nie wiecie, że takie znaki są. No nie mamy. Ja też nie, ale obserwuję. Ale Paweł, ja obserwuję. Nie, ale Paweł dużo czyta, zapamiętuje. Tak. Oni tak. Mi się przyznali w piątek, że są odpowiedzialni za częste wykolejenia tramwajów we Wrocławiu. Dobra, gra dalej Wojtek Piela. Ale pomanowałem trochę ludzi, wiecie, na tym czasie. Obrażają, tak? Tak. No dobrze, to trudno. Jarosław Kotas, osąd bohatera dla Macieja Szczęsnego. Jarosław Kotas, osąd bohatera. Chyba moja ulubiona kategoria dzisiaj. Wybierz trzy wątki, których nie poruszył Jarosław Kotas w jednej wypowiedzi po meczu Polonia Warszawa gry w Wejherowo. Polski piłkarz ma dyskietkę, nażelowane kapucyny, drony, my gramy w piłkę jak komornik, nie otwieramy serc, Kałużny i paru wojowników, Kazik Dejna, wojna secesyjna, damskie buty. I to jest jedna wypowiedź pana Jarosława Kotasa, ale trzech tych rzeczy jednak nie było. Słyszałeś tę wypowiedź? Wyjątkowo nie. Ja nie rozumiem pytania. Jak nie rozumiesz, który nie poruszył? No to muszę wybrać trzy, których nie poruszył. Jak źle wybiorę pierwszy, to już oczywiście się wszystko eliminuje, tak? I tak. Już dalej nie muszę odpowiadać. Tak. A, to żeby nie przedłużać. Drony.
to przegrałeś. Okej. Okay. Były drony. Mogę ci kawałek puścić, jak chcesz. Proszę. Po prostu od stycznia bardzo ciężko pracowaliśmy. Wyjątkowo nie. A, że to zrobiłem, nieważne, ale musisz mi zaufać na... Bo jeszcze puści... Bo jeszcze puści... Tutaj, patrz. Jakieś tam tą dyskietkę zakładowałem. Była dyskietka? Ja miałem to szczęście, że akurat 5 lat od polskiej piłki się odsunąłem, pomagałem córce w lekkiej atletyce i widziałem, jak oni ciężko pracują. I wziąłem się za trenowanie córki, która pomogła mi ten zespół przygotować. Jako dziewczyna goniła ich po tych wszystkich lasach, łąkach, morzach, plażach, co mamy na wybrzeżu, powiedziałem, rozpoczynamy od biegania. Od tego się odeszło. Jest jakieś przesuwanki, tam korytarze podaniowe, drony, cuda niewidy, a piłka jest prostą grą. Trener Engel wie dobrze, jak na Mistrzostwa Świata awansował, musiał mieć kałużnego, musiał mieć paru wojowników. No i tak dalej. To jest... Ale to dziwne, że tam nie udało się wcisnąć jakiejś pochwały dla Zbigniewa Bońka. A to stara, to dość stara wypowiedź. Szczepolania była w drugiej lidze. Przed paru lat. Tak, ale naprawdę lubię u trenera Kutasatora, że w jednej wypowiedzi potrafi dojść od wojny secesyjnej do Kazimierza Dejny na przykład. No, mówca z niego naprawdę. Czy teraz tak się akurat nie wydarzyło, ale tak mogłoby być. To musimy sobie jasno powiedzieć. I wybiera dalej ta osoba, która wybierała. Czyli Wojtek. Mateusz Rokuszewski. To jest tam Grzegorz Lato, coś. Jest pytanie, jest kategoria? Grzegorz Lato pejzaże, czy jak to? Tak, Grzegorz Lato pejzaże. To dla Rokiego. Podamy sobie rękę jak ludzie, jak biali ludzie, jak nadludzie, jak mężczyźni. Jak chciał podawać rękę Grzegorz Lato Benhakerowi? Bardzo fajne pytanie. Dziękuję. Jak ludzie, no ludzie sobie podają ręce, także podejrzewam, że to byłoby za łatwe. Znaczy to, gdyby nasz pan Grzegorz potrafił się bawić słowem, był takim akrobatą trochę w tej dziedzinie, to musiał na pewno wymyślić coś lepszego niż jak ludzie. Jak mężczyźni też nie, no bo to by było zbyt normalne dla niego. Jak nad ludzie, albo jak biali mężczyźni. Nie ma takiej odpowiedzi, biali ludzie. Jak biali ludzie, tak, przepraszam. To jak biali ludzie, poproszę. Jak biali ludzie. Tak właśnie chciał podawać sobie rękę Grzegorz Lato z Leo Benhakerem. Ostatnio tak Zbigniew... Nie to rasistowsko. Zdaje tak Zbigniew Boniek, jak rozmawiał ze mną, taką delikatną szpilkę Benhakerowi wbił, bo zapytałem się go, czy są już jakieś takie plany konkretne odnośnie do tego, jak mogą wyglądać mecze reprezentacji jesienią, ta Liga Narodów, tam wiosną eliminacji Mistrzostw Świata i tak dalej. On tak powiedział, spokojnie, najpierw Puchar Polski, później Ekstraklasa, to jest tam step by step, jak ten mówił, jak ten, ja mówię Benhaker. Benhaker, kurwa. Benhakerowi Polaków nauczył mówić step by step. Najgorszy wynik zrobił, najgorszą grupę dostał, przecież gorszą miał niż Brzeczek i to w ogóle ze 100 razy. Przecież ja jak gdyby pamiętam tamten okres i wiem, że jeden z tych trenerów awansował na Mistrzostwa Europy, drugi nie awansował, kiedy jeszcze był trenerem. W zasadzie szybko się poddał. Może chodziło mu o te słynne 0-3 ze Słowenii. No ale mu chodziło o te eliminacje Mistrzostw Świata w RPA. Gdzie tam byliśmy w grupie. Tam była tak, grupa Czechy, Irlandia Północna, Słowacja, Słowenia, San Marino i myśmy wyprzedzili tylko San Marino. Tak. I on najgorszy wynik zrobił, a wszyscy... No tak, ja mówię, panie prezesie, ale on tam wcześniej no, wygrał z Portugalią. Chyba o tym meczu to może tam książki kiedyś napiszemy. Ja tak wyczułem, mówię, o proszę bardzo, czyli rozumiem, że moja wiedza to jest mniejsza niż wierzchołek góry lodowej, którą uderzył Titanic. Proszę pana, pana wiedza. A jaką ma pan wiedzę, z jakim dorobkiem punktowym przyjechała Portugalia, a z jakim dorobkiem punktowym byśmy przystępowali my? Ja mówię, no my to po Finlandii przegranej, po zremisowanej Serbii i po wygranym Kazachstanie. Ale jestem Portugalią, to mnie pan zastrzelił na początek. Widać, trochę był chyba zbity z drogi, tak. No nie, no może się Portugalczykom w Katowicach podobało na przykład. Nie, a zresztą, co, Benhaker sam wygrał, to przecież piłkarze biegają. Ja mówię, no a później Benhaker też nie sam przegrał ze Słowenią. No tak, no oczywiście szacunek, ale chodzi mi o to, że Brzęczek miał... nie, jeszcze było tak, że wtedy mogliśmy, żeby awansować, mogliśmy tak. Przegraliśmy z Armenią, przegraliśmy z Finlandią, remis z Serbią. Tutaj myśmy mieli 8 zwycięstw, 1 remis, 1 porażkę, a gromy na głowę trenera spadały. Tak, niezła anegdota. Tak, w porównanie Brzęczka i Benhakera tutaj też. Nie, no, wygrać z Portugalią, mając Pawła Grońskiego i Grzegorza Portuńskiego na boku. Ale też dodał, oczywiście prezes Boniek na koniec tej powiedzi, że nie to, że mnie coś boli, mnie nic nie uwiera. Po prostu pamiętajmy o faktach. My lubimy polemikę, my lubimy dyskutować. Wiesz, tak. Teraz kogoś. Chyba ty, tak? A to nie Roki. Nie Roki, Roki trafił białego człowieka. Tak, bo Roki trafił białych ludzi. Roki strzela do białych ludzi.
Nie potwierdzam. Rocky, pokaż brzuch. Ale też nie zaprzeczasz. Tak, nie, no pokażę kiedy indziej. Pokażę najpierw bydlaka, pokażę później brzuch. Jezu, znowu pokażesz bydlaka. Ja chcę tę kategorię, której nie widać. Czyli Polska na dużych turniejach. Tak. Polska na dużych turniejach. Dla Macieja. Perypetie dla Macieja Szczęsnego. Chętnie odpowiem. Maciusia, no Maćka. Tak. Ale on się to wszystko śmiga. Ile meczów na wielkich turniejach kończyliśmy w XXI wieku w dziesiątkę? Od razu powiem, że jak był Tiago Cionek na boisku, no to graliśmy w 10, nie? Ale formalnie było 11. Albo jak był ten Szczęsny. No za dużo do liczenia nie ma. Czyli można. Czy była jakaś czerwona kartka w Korei, tak sobie myślę? Na pewno ktoś został. Że się nie tak, znaczy na świecie. Tak, tak. Ten z Włoch dostał. Jak on miał wytyk? On? Vieri chyba. Paolo Cozza. Nie, Vieri. A, no to Vieri. Vieri. Vieri! A Ronaldinho nie dostał? Czy on wcześniej? Nie, w 2002 musiał dostać. Czy tam chyba... Jak był mecz Anglii... A tam Beckham nie dostał? A nie, Beckham w 98 roku. Beckham 98. Ten w Turcji na pewno dostał za kopnięcie Rivaldo. No był taki... Rivaldo kopnął wtedy. Ronaldinho zaliczył taką ładną asystę. Nie, Rivaldo był kopnięty. Rivaldo tak. Strzelił gola z rzutu wolnego i chyba 4 minuty później wyleciał z boiska. A Claudio Caniggia nie dostał w jakimś meczu Argentyny? Mógł dostać, bo wtedy... Ale to on Nie, ale Bielsa go wtedy odkurzył na ten turniej. Dobrze, ale skupiając się jakby na tym pytaniu, to sądzę, że poprawną odpowiedzią są 2 mecze. Tak. I to jest moja odpowiedź ostateczna. To jest prawda. Bo tak sobie pomyślałem, że był Sobolewski w meczu z Niemcami w 2006 roku i za przeproszeniem Wojciech, za przeproszeniem Szczęsny. Do czego za przeproszeniem? Bo ja też Szczęsny jestem. W 2012 z Grecją. Ty, on też Szczęsny. Ja wtedy popełniłem taki wpis chyba na Facebooku, że teraz zmieniam nazwisko na Tytoń. A on obronił karnego? Tytoń obronił karnego i to właśnie... A to rodzina czy? Nie. Tytoń? Tytoń lubię, ale nie rodzina. Dobra, wybierasz. Wybieram. Rokiat, kiedyś widziałeś Świadek Kiepski, tak? Jeden odcinek chociaż? Nie, ale widziałem Jarosława Kotasa w sobotę. Tak? To zmierz się z kategorią Świadek Kiepskich. Dobrze. A jak mi oddało? Taki wyniszczający ping-pong zaczynamy. Towarzyszący Kiepskim UFO Ludek wpada na pomysł, że można... Latę odmłodzić. Golatę. Tak, gołotę. Znaczy, pomyliłem się. W co zamienia się Grzegorz Lato? A ty nawiązujesz przez całą tą kategorię do jednego odcinka? Nie. Ale w tym jednym odcinku grał Grzegorz Lato. Ciekawe, czy się pojawi pytanie. Jak nazywał się piłkarz, który wystąpił w odcinku z Bartoszem Żukowskim i wygląda prawie jak on? Nie. Ale będzie podobne. Nie. Nie. Dobrze. Nie. Pawełku, to zaskocz mnie. Ale możemy pozdrowić Sebastiana w tym miejscu. Ale okay. Nie trzeba. Jeszcze nie wiadomo, tak? Cicho. Nie znamy tego piłkarza jeszcze. To jest niespodzianka. Ale ja nie powiedziałem jakiego Sebastiana. Może mi odpowiedzieć. A znasz odpowiedź na to pytanie? Sebastiana Mojzie. Ja nie mogę powiedzieć, czy znam. Możesz powiedzieć, czy znasz. Ale nie możesz powiedzieć odpowiedzi. Bo naprowadzę Rokiego. No tak. Coś kojarzy. Ty powiesz, że wiesz, to już ty, a ja też wiem. Wiesz, tam... Telekineza i w ogóle. No ale nie zmienił się w człowieka, tak? Tylko w co? W rzecz jakąś. No, tak. Coś tam kojarzę. No, tak. Dobra, w pół litra. A chciałbym. Powiesz? Nie. To idziemy. Wiosnę. Jak to w wiosnę? No lato, wiosnę. Odmłodzony. Kumasz? No tak! A to dobre jest! To dobre! Powiem szczerze, że przeszło mi to przez głowę, ale nie wiem jak... Dlatego miało... właśnie uważam, że te starsze odcinki były kiepskie. Nie wiem jak technicznie miało być to zrobione. O nie, wiesz co, takie to rzeczy robili, wiosna, takie takiego. Rzeczy, co się fizjologom nie śniły, także wiesz. No bo ja powiedziałem, że bo to jest bezbek, ale to nie jest bezbek, tak? Nie obrażajcie mnie cały czas na czacie. Znaczy możecie, ale nie dlatego. Paweł, masz fajną bluzę. Dziękuję. Proszę. Nie, to ja trochę ci ulżę ci w cierpieniu, ja jestem też team miodowe lata bardziej. Ja też, no tak. To po prostu lepsze są miodowe lata niż Świadek Kiepski. Ale co ciekawe, oba te programy zaczyna dzwonek. O, raz ja powiem anegdotę. No dawaj. Byłem na weselu i były zabawy weselne.
To nie było twoje wesele, u ciebie nie było wesele chyba. Poza rzucaniem krzesłami, ale to ja sam sobie zorganizowałem. I była jaka to melodia. I zadzwonił dzwonek, a trzy polskie seriale zaczynają się od dzwonka. Jaka to melodia? Nie, przepraszam, pomyliłem. Miodowe lata, Świat według Kiepski i 13 posterunek. Kojarzycie? Mhm. Ja byłem w koledze z drużyną i on tam drze mordę, że to byłeś jest... w koledze z drużyną? W drużynie z kolegą. Jakiś między... Paweł patrzył nie znalazł. Paweł patrzył na sąd bohatera. I to właśnie była ta anegdota. I Paweł w tym momencie nieopatrznie ujawnił, na kogo będzie głosował na najbliższych wyborach prezydenckich. Na Bosaka. Chcesz dokończyć, czy już... Tak, no. I on krzyczał strasznie, że to 13 posterunek, a ja krzyczałem strasznie, to miodowe lata. Ja miałem rację, bo inne dzwonki są. Bo tam czekaj, siadaj, siedź. Bo w 13 posterunku dzwoni taki dzwonek z posterunku, a w miodowych latach z tramwaju, a w świecie do kiepskich z budzika. I to tak. Są różne dzwonki, o tym warto pamiętać. A ten, teraz się przypomniałem piosenkę z miodowych lat. Olej to niebo, olej to słońce, olej to uczucie, miłosne ukłucie, olej prezydenta i konfidenta. Olej to niebo, olej to wszystko, olej to wszystko. Olej to wszystko, bo oni kiedyś ten, robili taką reklamę oleju spożywczego Słoneczko i wymyślili piosenkę reklamową i to właśnie myślę, jest... że brawami powinniśmy tak nagrodzić występ. Nie. Świetnie. Nie. No to nie. Ale bo to było twoje hosting challenge, to, jak to było twoje hosting challenge, to możesz teraz nominować kogoś. A ty miałeś, nie miałeś? Wojciech Stawowy, Jerzy Engel i Zdzisław Kręcina. Czyli wąs tutaj. Wąs, tak. Zajączka zrób. Dobra, kto teraz? Bo już się gubię przez was. Roki. Ja powiedziałem źle. Maciej go chyba wyznaczył. Tak. A chcesz, Michał, dostać pytanie? A to od ciebie jest zajęte. Tyle oszale. Ale może chcesz. Proszę. To Marcin Najman. Drugie pytanie. Wymień trzech piłkarzy Hoffenheim, albo zrób 10 przysiad. Zaczynaj. Masz 30 sekund, dobra. To za mnie... 30 sekund, panie. 30 sekund. Dobra, zrobię 10 przysiadów. Dobra, rób. I to będzie równie abstrakcyjne, niczym kładzenie glazury. Pozdrawiam, podwocholik. Będziesz liczył, bo nie musisz do 10? Tak. Mam się odsunąć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7. A już ledwo 8. 9. Weekend wychodzi. 10. Dobrze. Brawo. A wiecie, kto by na pewno nie wymienił trzech piłkarzy Hoffenheim? Jakub Białek. Mimo, że chodzi w bluzie. I teraz mi pokazuje faka. Sam sobie zobacz. Ja mogę ci na wizji pokazać. Ale to nieprzyjemnie z jego strony. Prawda? Pokazał. Prawda? Taki siedzi za telefon. Moim zdaniem dzisiaj... A może on się drapał pod powieką? Tak. Moim zdaniem zamiast 10 przykazów... Przysiadów powinna być jaskółka do zrobienia. Byłoby śmieszniej. Będę o tym myślał za tydzień. Albo Gibraltar trzeba by było powiedzieć. To każdy powie. Albo inaczej, to masz 30 sekund na to, żeby wypić dwa piwa i powiedzieć Gibraltar. To by było zadanie. I trzeba to zrobić w 30 sekund. Ten, no rzeczywiście, to wszystko. Olej, to wszystko. Tak, dalej. Czyli ja wyznaczam. Nie, tak, bo w sumie to zrobiłeś. A zobaczmy jeszcze tabelę. Zobaczmy, jak się plasują wyniki. Prowadzi koń. Tak. Czyli mimo zrobienia 10 przysiadów jestem na ostatnim miejscu. Tak, ale przynajmniej będziesz zdrowszy. Masz kontakt. Była taka piosenka Disco Polo, Siwy. Ale dzięki temu masz poprawną odpowiedź. Ale nie pamiętam, jak to szło. Pamiętam, że była. Tylko, że byłem zbyt nietrzeźwy, żeby zapamiętać linię melodyczną. To dobrze. Tu będzie kategoria Galibianie futbolu. Ostatnio chciałem Rokiego nominować, więc teraz nominuję redaktora Piele. Do czego? Galerianie futbolu. Galerianie futbolu. Wielki zaszczyt. Dziękuję. O. Czyja to stylizacja? Grzegorza Krychowiaka, Wojtka Szczęsnego, Łukasza Madeja, randoma z internetu, co go znalazłem. To jest mężczyzna? Ale nie, no widać, że nie ma piersi żadnych, prawda? Ma, no, prawda, akordeon taki jakby na dół, słuchaj, na dole. Są kobiety z większym biustem, a są z mniejszym. to jest odpowiedź randoma z internetu, co go znalazłem. Dlaczego? Bo tak sądzę, bo jakoś nie uważam, żeby którykolwiek z wymienionych wyżej piłkarzy się w ten sposób ubrał, zwłaszcza jeśli... Takie chude łydki, nie? Ja w ogóle uważam, że to nie są spodnie. Ja uważam, że to jest internetowo. Ktoś dorobił, to się nie da tak chodzić.
Przemyśl też to. Przemyślałem. Ostatecznie? Tak. Na pewno? Tak. Na pewno? Ostatni raz się zapytam. Dobrze? Ostatecznie? No tak. Dobrze. Okay. I wybierasz. Zastanawiałem, w jakim języku ci to mam powiedzieć, ale stwierdziłem. Innego nie znasz już polski. Sam jeszcze jest... dwóch w butach. Dobrze, że ty no i z tym polskim tak różnie. Tak. No, była to prawda, tak. Komunikatywnie bym powiedział. Mateusz Rokuszewski, bo tak krzyczy. Polska myśl szkoleniowa. Z tej kategorii jeszcze nie było pytań. Polska myśl szkoleniowa. Polska nazywa się plik. A to się można mylić, bo jest Polska na wielkich turniejach i Polska myśl szkoleniowa. Nie, tam coś inaczej. Nie wykorzystaliśmy żadnego rzutu rożnego, ale trzeba zwrócić uwagę, że każdy miał jakąś myśl przewodnią i był bity inaczej. Kto to powiedział? Adam Nawałka, Jerzy Engel, Antoni Piechniczek, Stefan Majewski, doktor, podkreślam doktor. Doktor Stefan Majewski. Ale jak? Kto był bity? Rzut rożny. Rzut rożny. A. Przypomina sobie wypowiedź pana Antoniego Piechniczka, który zwracał uwagę na liczbę rzutów rożnych. Nie wiem, czy w tej... Czy jak gdyby on jest aż tak mocno fetyszystą rzutów rożnych, żeby mówić zarówno o liczbie, jak i w stylu wykonania tych rzutów rożnych. Mimo wszystko zaryzykuję i powiem Antoni Piechniczek. Tak jest, to był Antoni Piechniczek po meczu Polska-Czechy. A była, nie wiem, czy to jest ta sama wypowiedź, ale jeszcze mówię. Pamiętam, że mówił o jakimś meczu. A tam bardziej rozmawiał. Tak, mówił o jakimś meczu i że no co prawda tam przegraliśmy 0-3, ale no mieliśmy tu bardzo dużo rzutów 0-2. Rożnych. Tak, a nie to... mieliśmy dużo 8 rzutów rożnych w pierwszej połowie, co się nie zdarza na wyjazdach. To też pokazuje pewne rzeczy, że prowadziliśmy grę. Też, no. Tak. Ja mam tak bardziej tak rubasznie, tak. Tak wiesz, ty umiesz rubasznie mówić. No to, co prawda przegraliśmy 2-0. Ale no, trzeba zwrócić uwagę na nasze pomysły i prowadzenie gry w ofensywie. Mieliśmy. Już tak zapowietrzał bardzo. 8 rzutów rożnych. Każdy był bity inaczej. Kończy to wszystkich rzutów. Ja wyznaczam lidera. Tak. Lidera i dam liderowi kategorię Marcin Najman. A wiecie, że jak Maciejo wygra, to się bardziej skompromituje niż Damian Smyk. Nie, no jak wygra, to będziemy się przyjeżdżać. Dlaczego tak depresjonujesz naszego kolegę? Bo on mówi, że nie ogląda. My jak? On powiedział, że zarobkowo nie ogląda. My też nie oglądamy, my delektujemy się. No jak Maciej wygra, będziemy mieli co jeść po drodze do Wrocławia. Tak. Jeszcze nie wiem, jak pojedziemy. Marcin Najman, trzeci odcinek, trzecie pytanie. Wymień 5 piłkarzy, którzy mają albo mieli na imię Paweł. 30 sekund. Paweł Brożek, Paweł Kryszałowicz, Paweł Sibik, Paweł... Paweł, Jezu, ciężkie to. 15. To aż się teraz zakręciłem. 10. To jest najgorsze tej kategorii. No. Ja miałem ostatnio Tomaszów. 5. Aż się zaciąłem. 4. Chciałem powiedzieć Paweł Paczu, ale 3. Nie byłeś piłkarzem. Grałem w Karlikowie. 2-1. Dość. Ja Paweł Magdoń, ale... Wojtele na przykład. Paweł Sasin. A Paweł tak. Strąg. Paweł Strąg. Paweł Nowak. A to jest tak, jak właśnie, wiesz, jesteś tak, w jakimś turnieju. Dlatego ta kategoria jest taka ciekawa, taka intrygująca, bym powiedział. Ludzie głupieją. Ludzie wariują. Jak w Rowie Mariańskim. Że nie w Rowie Mariańskim, tylko w Trójkącie Bermudzkim, przepraszam. Jakieś randomowe nazwisko. I to też pozwala jeszcze mocniej docenić to, co robi Marcin Najman, bo nam się wydaje, że 30 sekund to jest dużo, albo odwrotnie, albo nie docenić. A dobra, to już nie będę wchodził. Powiedziałeś, że ma być ta kategoria, nie zrobiłeś gestu. Zrobił, powiedział. Ja to w ogóle wymyśliłem, także tak jestem. Nie obrażaj naczelnika. Przepraszam, panie naczelniku. Inwentor. To ja dalej wybieram i wybieram Wojtka Pielę. On o Jarosławie Kotasie wie wszystko, bo mi się dzielił się ze mną ciekawostkami wczoraj. To może świat według, albo nie, pejzaże, Grzegorz Lato, pejzaże. Grzegorz Lato, pejzaże. Plik nazywa się Lato. Kto w drugiej turze głosowania dokumentu wykonawczego UEFA dostał mniej głosów niż Lato? Nikt. Maltańczyk Norman Darmanin de Majo, Cypryjczyk Kasiadis Ornong Turypanis,
czy Szwed Johan Brunqvist? Wydaje, że Maltańczyk. Chodziło o Rasepsa? A ile pamiętasz, że było głosów? Były chyba dwa głosy. I w tym jeden Grzegorz Olat. I to był no, legendarne hasło, drogą papieża będę szedł. Tak. To już nie przekonało to. Było popularne już członków komitetu. No wydaje mi się, że chyba Maltańczyk dostał mnie jeszcze. No dobrze, no skąd ty to wiesz? Kiedyś czytałem, zapamiętałem. A tak się postarałem z tym Cypryjczykiem. A tego Cypryjczyka wymyśliłeś, czy on istnieje? Nie istnieje. Szwed też nie. Czy może jakiś jest? Bo to takie bardziej popularne. Bardzo podobnie się nazywał były piłkarz Manchester United. Tak. Blomqvist. Nawet grał w finale w 99. Tak. W pierwszym składzie. A Wojtek, a jak wygrasz dzisiaj, to zrobisz bi-bi-bi-bi? No mogę nawet zrobić bez zwycięstwa. Nie, bez zwycięstwa. Musisz mieć motywację. Dobra. To teraz wszyscy będą chcieli, żeby wygrał. Jak Wojtek wygra, zrobi bi-bi-bi-bi, bo czat się domaga cały czas. A mogę opowiedzieć ten ściśle ukrywany szczegół, anegdotę, komentarz związany z byłym selekcjonerem reprezentacji? Jeśli chcesz. No to warto w ogóle wspomnieć, że podczas... No tak, tak nie, oczywiście to jest wszystko zaawaluowane, nie wiadomo, już ja nie pamiętam dokładnie jak to było, ale wtedy to była impreza osiemnastkowa i ja zanim wyszedłem koło tego mrocznego cmentarza, to miałem taki okres w swoim życiu, ja wtedy miałem 17 lat czy 18, że jak wchodziłem powoli w jakiś delikatny światek dziennikarski, no to dostawałem jakieś tam pierwsze numery do znanych losów i wiadomo, głupawka tam się uderza na takich imprezach, o dawaj zadzwonimy, nie wiem, do Sebastiana Mili, bo to takie fajne o drugiej w nocy, może coś powiesz bieżnego, prawda? No i wtedy wpadliśmy z kolegami na taki durny pomysł, żeby zadzwonić do Jerzego Engela, który odebrał telefon i... I to wszystko się działo na tej samej imprezie, co cmentarz. Tak, to cmentarz, tylko to było zanim jeszcze wyszedłem. No i tam powiedzieliśmy z kolegą, że zepsuł w Korei. No i potem... A tymi słowami, czy gorzej? No to tak jak Jerzy Engel, co do Macieja Śmigielskiego mówił, że go kolano boli, no to tak samo znajmy, że ten sam poziom. No i jak gdyby nigdy nic, później na drugi dzień stałem, przeżyłem cmentarz, przeżyłem wszystko i tak dalej. No ale później okazało się kolega, zresztą ten sam, którego spotkałem z butelkami wódki, to, który tak świszczał przy tym cmentarzu, no powiedział, słuchaj Wojtek, jest problem, bo... ten Rengel zgłosi sprawę na policję i ja będę zeznawać. Oczywiście ja nikogo... I mówi tak. Oczywiście ja nikogo nie sprzedałem, bo to wiecie, zasady, honor, ulica. Jesteś konfiturą. Jodel B, jedność, lojalność, braterstwo, RPK. Wtedy Wojtek został świadkiem korony. Ale powiedział... To jest właśnie nagranie z tego okresu. Tak, powiedział, ja nikogo nie sprzedałem, ale no musiałem powiedzieć, bo już musiałem imię, nazwisko tej koleżanki, gdzie była impreza. No i ta koleżanka jak wezwali, no to wiadomo, no dziewczyny troszkę bardziej znerwicowane i tak dalej, łatwiej w niektórych sprawach przekonać do pewnych rzeczy. No to ona tam z 15 nazwisk podała, w sensie, w tym moje. No i tam każdy był przeszukiwany na policji, tym ja. Tylko ja w międzyczasie, pomiędzy jak była przeszukiwana ta koleżanka, a ja, no to spotkałem Jerzego Engela na gali tygodnika Piłka Nożna. To w ogóle była pierwsza gala w moim życiu, gdzie ja się udałem. Też taki byłem przerażony i tak dalej. No ale zobaczyłem, że jest Jerzy Engel. No i stwierdziłem, kurde, to może być okazja, że tak podejdę, no tam już ukorzę się, że przepraszam, przecież tam u niego w kadrze, jak Hajto grali ze Świerczewskim, to pewnie tam gorsze jakieś głupoty robili, to mówię, może zrozumie, że młody, głupi. No to tam wiadomo, na takich galach, no to nie ma problemu z pewnym znieczuleniem, no to poszedłem do stanowiska z pewną substancją przeźroczystą, walnąłem ze trzy na odwagę i stwierdziłem, dobra, idę. No i poszedłem do trenera Engela, tak mówię, dzień dobry, panie trenerze, możemy tu porozmawiać tego. No i ja tak do niego, panie trenerze, zgłaszał pan w ostatnim czasie tam na policję, że ktoś tam dzwonił tego. Mówię, tak, no wie pan, to ja dzwoniłem. I tak on mnie mówi, tak, ja tam go przeprosiłem tego, nie, no dobra, tak, wie pan co, miał pan pecha, nie? A mówię, dlaczego? Bo to moja żona odebrała. I mi mówi, Jurek, dzwonią jakieś małolaty, obrażają cię, tu krytykują, a ty tak płazę, bo gdybym ja odebrał, to wie pan, ja tu w ogóle się przejmuję takimi, nie? Ale no wiadomo, kobieta, nie? I tak dalej. Ja mówię, no wie pan, to co, jak tam to przyjdą tam z tej policji, to pan odwoła, no odwoła, nie? No i pamiętam, że potem poszedłem na to przesłuchanie, bo już tam miałem wyznaczony termin, no to jakoś tak administracyjnie to jest, że tak nie mogą, bo odwołać. No i pamiętam, że
No powiedziałem, że tutaj jakby no temat był, że znaczy nie udawałem głupiego, że nic takiego nie istnieje. Aczkolwiek tam się chyba nie przyznałem, że to akurat byłem konkretnie ja. I powiedziałem, że no spotkałem trenera Engela, no i jakby jak się do niego tam zgłosicie, to sprawa będzie zatuszowana. No i rzeczywiście potem się rozniosło po kościach i można powiedzieć, że to tak House of Cards. Taką przynajmniej naukę wyciągnąłem, że jak to się mówi, zrobiłem kupę, ale posprzątałem w jakimś stopniu, więc no już potem nie dzwoniłem po pijaku do nikogo. Chociaż kiedyś mnie namawiali, że do Janusza Korwin-Mikke zadzwonił, ale to się bałem, że może być jeszcze gorzej, więc tak, taka to jest anegdota. Wspaniała. Piękna. Grajmy. Jeszcze jedno pytanie, a potem zrobimy sobie chwilę przerwy. No dobra, ja wyznaczam, tak? Tak. Michał Mormul. To ja. To ty. Albo Fundamu mówimy. I Robert Elgendi. Teoretyk światła bramki dla Roberta Elgendiego. Teoretyk światła bramki Robert Elgendi odpowiada. Kto czeka najdłużej na gola? Fabian Serrarens, Patryk Lipski, Daniel Łukasik, Andrzej Witan. Z Andrzejem Witanem jest taki problem, że to bramkarz. No w czemu problem? Andrzej Witan to jest mąż naszej utalentowanej biegaczki Iggy Baumgart. Witan zresztą. Ona jest stratosfery? Nie, ona jest członkinią tych aniołków Matusińskiego. Ona biega tam z Justyną Świętej Resety, z tą Patrycją Wyciszkiewicz, one tam medale wygrywają, wiesz, nadzieją. To jest ta, co skoczyła ze stratosfery. No była taka. Był. A Baumgartner. Baumgartner chyba nie, się tam to był. Nie, to ale to Paweł był blisko. To. Odpowiedź A jak Apaszka. I wiecie co? A co byś to zaznaczył, Roki? Ja bym... Czułem taką przewrotność w tym pytaniu i że to nie mógł być Fabian Serrarens. Andrzej Witan też nie, no bo to jest jak gdyby dalszy ciąg tej przewrotności. Mam wrażenie, że Patryk Lipski. Też źle. Daniel Łukasik strzelił bramkę w marcu zeszłego roku, ostatnią. Bo wiesz co, myślałem, Roki, że ty to weźmiesz pytanie i ty sobie pomyślisz, wszystko będzie o Serrarensie, wszystko będzie o Serrarensie. No, i jak się chciałem tak zagiąć, że nie będzie. Szeroki to jest, nie jest. Nie, to jest było zbyt czytelne. Stary, jak ja układam pytania, to często było walkę psychologiczną. Ja myślę, co ty myślisz. Wyczułem tutaj brak szacunku w stosunku do moich umiejętności. Dlaczego? Dedukcyjno-indukcyjnych. Dlaczego? No bo to było jak gdyby za łatwe do rozczytania. To... Nie, no on też, ale on w kwietniu strzelił ostatnią bramkę, Serrarens. Marzec, kwiecień. Dobra, Mind Games będzie jeszcze kolejny odcinek pewnie po przerwie. Będzie. A zobaczymy klasyfikację przed przerwą? Tak, możemy zobaczyć. Jestem ostatni. O, prowadzi... 997. To numer Srebrna to kija. Policjantów wiezie. Dobra. Część mojego kodu do domofonu. Puścimy sobie teraz piosenkę, nie piosenkę, film. Mateusz Bąk, Redemption. To akurat Jakub Białek chyba nawet nagrywał jeszcze, jak był w formie. No teraz już nie jest. Puśćmy. Jakbym wam pokazał to zdjęcie, to jest koniec. Ja mam w ogóle taką fryzurę, wiesz, wszyscy stoimy, mięśnie, wiesz, pokazujemy, których nie ma i tam 20 chłopaków topless i tam patrzysz po tych chłopakach, no i wiesz, no szkoda, bo tam praktycznie nikomu się nie udało, nie? Byłeś w Lechii od A-klasy przez okręgówkę, czwartą ligę i tak dalej, skończyłeś na Ekstraklasie, więc twoja historia na pewno jest jakimś ewenementem. Czy ty się orientujesz, czy wielu piłkarzy w Polsce przebyło taką drogę? Znaczy wiesz co, no nie do końca jest to prawda, bo trochę pouciekałem i uciekłem do Portugalii, do Wisły Polski, do Podbeskidzia. Nie liczyłem tego, ilu jest takich piłkarzy. Teraz kwestia tego, czy to nie wynika też z tego, że może nikt mnie nie chciał. Ale ty też wyjechałeś już, jak już do Ekstraklasy doszedłeś, jeśli mnie pamięć nie myli, nie? Jarek Kołakowski, obecny nieformalny właściciel Lechii Gdynia. Wtedy mój menedżer no, miał otwarty rynek portugalski, tak? I no wcisnął, to jest brzydkie słowo, pewnie by się obraził. Zorganizował mi kontrakt na Maderze. Fajne wakacje. Mateusz Bąk zaczął bronić barw Lechii dokładnie wtedy, gdy ta odradzała się w meczach z Mewą Gniew czy Bałtykiem Sztutowo. Trenował na Saharze, bo tak piłkarze nazywali boisko przy Trauguta, które wykonane było z piachu i żwiru. Nie robiłem nic więcej niż ci chłopcy. No, nie byłem uczciwie, nie byłem 1000 razy większym profesjonalistą niż oni.
nie wiem, więcej farta, wiesz, no może więcej trochę gdzieś tam jak małych umiejętności, nie chcę tak narcystycznie mówić, no gdzieś na tej bramce może, wiesz, może to mi po prostu pomogło, że też nie w polu, a bramka. Obecnie w Lechii głównie pracujesz z młodymi bramkarzami. To jest coś, co satysfakcjonuje cię jako trenera? Znaczy, taka była też umowa przy ostatnim kontrakcie moim, że 3-letni kontrakt plus 2-letni kontrakt od razu był zagwarantowany jako trener bramkarzy, no głównie wiadomo w Akademii w Młodzieży. Tak się wydarzyło akurat, że te pół roku spędziłem przy pierwszym zespole, no bo to splot nieszczęśliwych gdzieś okoliczności, kwestia gdzieś tam małych problemów zdrowotnych trenera Bako, gdzie musiałem go zastąpić. No jestem obecnie w Celiot U18. Dzisiaj poszła chyba decyzja, że też jest zawieszona i brak awansów i spadków. Byłem w rezerwach, no to są podobne jakby zespoły, bo i tak praca z młodzieżą. Ale no uczciwie powiem, że najlepiej mi się pracuje z seniorami. Uważasz, tak szerzej patrząc na Lechię Gdańsk, że ta gdańska tożsamość jest w Lechii zachowana? No tak, ale za tożsamością też musi iść jakość, pracowitość. Jeżeli mówimy o czy administracji, czy o szkoleniu akademii, no bo wiesz, no nie każdy były piłkarz nadaje się do czegoś dalej w futbolu, no wszyscy o tym wiemy, więc wiesz, fajnie jak to jest wszystko w jednym miejscu i gdzieś tam w oddali widzisz ten, wiesz, główny stadion i ci chłopcy trenują i przechodzą gdzieś ewentualnie koło boiski i widzą trenujący pierwszy zespół, a wiesz, co innego jest jak jesteś rozsiany po całym mieście, na stadionie pojawiasz się tylko przy okazji spotkań ligowych, no jeżeli to jeszcze jesteś w stanie wszystko zbudować razem z infrastrukturą, razem, gdzie wszyscy razem się mijają, widzą, no to wtedy w ogóle jest fajniej, nie? W niższych ligach trochę pojeździliście po Pomorzu. Jaki najbarwniejszy wyjazd ty pamiętasz? Chyba pierwszy, już też o tym dużo mówiłem, Sobowic, Puchar Polski, pierwszy mecz A-klasowej Lechii, no jeszcze nie A-klasowej, bo to był Puchar Polski. Nagle do szatni wpada, wiesz, kilku silnorękich, krzyczy na nas, że to my jesteśmy prawdziwą Lechią, 17-18-letni chłopacy, pełne majtki, niezbyt czyste już po takim wejściu do szatni, 300 osób obok linii bocznej rozpalającego grilla. To był szok. Dalej jest w tobie taka dusza kibica, jak oglądasz mecz, to spokojnie czy z ścierkami na plecach? Telewizor i stadion na spokojniej, gorzej, większe emocje są, bo miałem okazję ten sezon ostatni, gdzie było trzecie miejsce i Puchar Polski, miałem okazję te pół roku, całą wiosnę spędzić przy pierwszej drużynie. Przez moment zastępowałem trenera Bako, później troszkę z nim współpracowałem. Wiele spotkań przesiedziałem na ławce, to wtedy tak, to wtedy te emocje we mnie się buzują. Nie wiem czemu, jak jestem przed telewizorem, na kanapie albo na stadionie, to nie przeżywam tego aż tak bardzo. Wiesz, no w środku na pewno w jakimś stopniu, ale nie jest to jakiś taki stres, nie wiem z czego to wynika. Nieczęsto, by nie powiedzieć prawie nigdy, zdarza się, by jakiś piłkarz przeszedł z jednym klubem drogę od A-klasy do Ekstraklasy. Na zajęcia wkładał dwie bluzy i dwie pary spodni. Wszystko po to, by nie zostać z kamieniem w nodze. Grając po okręgówkach, nigdy nie mógł zakładać, że zrobi karierę. Nic więc dziwnego, że równolegle kończył studia i żeby móc opłacić podstawowe potrzeby, łapał się prac dorywczych, na poczcie czy jako dozorca. No cieszę się, że udało mi się wrócić, i odchodząc z Lechii mówiłem, że wrócę na... Wtedy też jeszcze była PGA Arena, nie Energa Stadion. I faktycznie wróciłem. Michał Probierz dał mi szansę, zadzwonił, ściągnął mnie na testy i przez półtora tygodnia udowodniłem, że mogę wrócić i to był jeden z lepszych momentów w mojej karierze, ten powrót do Gdańska. Dlaczego otworzyliście pryncypałki? Bo głodny, znaczy ja nie otworzyłem, ale głodny jest. Kto otworzył pryncypałki? Ja już zostałem je otwarty. Kto otworzył pryncypałki? Elgendi, przyznaj się. Jak mi dasz koronę, to może powiem. Ja. Otworzyłeś? Jak mi dasz koronę, to powiem. To był redaktor Białek. Białek? Otworzyłeś pryncypałki? Białek, przeproś za Wołyń. A chciałem anegdotę o Szlabanie uzupełnić, bo... No, jak musisz. Przypomniało mi się. Nie, no to tylko polegało na tym, ale to trzeba uzupełnić, że kiedyś była impreza i na tej imprezie świętowaliśmy urodziny kolegi. No i po tym, jak już zaśpiewałem Niechaj gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, to wracałem i u mnie na wejściu na osiedle jest taki szlaban.
No i normalnie się wchodzi przez furtkę, a ja wchodzę. To przez... dla ciebie zamontowali specjalnie. A ja, jak się normalnie wchodzi przez furtkę, wiesz, jak biały człowiek, skręcasz, wpisujesz kod, mówisz dzień dobry albo dobry wieczór, to ja przez ten szlaban dla samochodów się próbowałem przebić i wiesz, to ochroniasz pan Władysław. Nie rzęgę. Nie, już z tym panem, co już wszystko załatwione. Wyszedł pan ochroniarz Władysław i chciał dzwonić po pogotowie, bo jakiś się dobijał szaleniec, a to byłem po prostu ja. Ale rzeczywiście, lekarz dla ciebie to nie jest głupi pomysł. Ja myślę, że coraz lepsza forma. Tak? No nie wiem, czy znajdzie się jakiś taki. Teraz ty wyznaczasz? Nie wiem nawet. Ostatnie pytanie jakie było? Ostatnie pytanie było? A nie o Łukasika coś tam? O Łukasika. I, tak. I to odpowiedział Roki, a ja go wyznaczyłem. Nie, to nie ja. I odpowiedziałem niepoprawnie. Tak, a ty wyznaczałeś. Fundambo odpowiedział źle. Fundambo Robert Elgendi. A Hossam Mido był taki piłkarz tak. W Egipcie. Dobrze, czyli ja wyznaczam i wyznaczam Macieja Szczęsnego i pytanie z kategorii Polska myśl szkoleniowa. Tak, najlepsza na świecie dodaję. Chyba jeszcze nie było tej kategorii w ogóle. Była. Ja miałem pytanie o rzuty rożne. Nie uważnie bierzesz udział. Tak. Nie, bo nie, weź gościa, zaproś z Wrocławia. Nie, bo ja po prostu nie oglądałem pierwszej części. Aha, okej. Okay. Smuda zapewnia. Z Hiszpanią ofensywnie i bez strachu. Który polski piłkarz strzelił w tym meczu gola, a który polował na koszulkę? Który polski? Polował na koszulkę? Mi się wydaje, że Cetnarski. Jezu, Cetnarski robił ale sytację. Wydaje ci się, czy tak odpowiadasz? To odpowiadam, że Cetnarski. Sobiech. Sobiech. O, okej. Okay. A gola strzelił Lewandowski. Tylko, że dla Hiszpanów. Super, powiedziałem źle. Ale byłeś blisko. Ale ich tam więcej ten, nie? Ale chyba najbardziej było z tym Sobiechem. Nie wiem, czy nie, bo chyba Sadlock też widziałem, taki był ofensywny. Dobra, dalej Wojtek, bo musimy trochę przyspieszyć tak w ogóle. Dobrze. To rebusy i inne świrusy dla nas wszystkich, proszę. Rebusy to i inne świrusy. To będzie na tak? Teraz? Ten jest najbardziej hardkorowy rebus na historii świata. Piłkarz. Czekaj. Ty. To ja mogę zaśpiewać. I co powiecie? Że chodzi o piłkarza. Tak. To nasz czytelnik podesłał. Widz, słuchacz. No i co? I co? Nie skupiajcie się tylko na imionach. Skupcie się też na wydarzeniach. Wydarzeniach związanych z tymi postaciami, tak? Z zdjęciami. Próbuję użyć, w którą stronę ma iść ten rebus. Nie mogę tak powiedzieć. Ale ja mówię, że próbuję. Mogę wam powiedzieć, że pierwszy i trzeci, czyli pionowo, to będzie imię. A drugi i czwarty są podpowiedzi. Kto to? Zobaczę, czy czat wie. Część wie z czatu. Część pisze, że Andrzej Duda, ale to nieprawda. No właśnie tak chciałem odpowiedzieć. Robert Kubica, Rafał Boguski. Dobre odpowiedzi są już. Dobra, nie wiecie? Ktoś zaryzykuje? Maciej jest odważny. Słucham? Maciej jest odważny. Ale wyjątkowo nie zaryzykuje. Ryzyko wiąże się z stratą punktu. Ale jeśli nikt nie odpowie, to wszystkim zabiorę po punkcie. To co, panowie? Kto to weźmie? Solidarnie. Dobra, kto dobrze powie, dostanie dwa punkty. Podnoszę, a traci tylko jeden, jak powie źle. Także przemyślcie sobie. Dziesięć sekund. Pięć sekund. Nie, ja strzelę, ale to... Strzelisz? Mhm. Dobra. Rafał Murawski. Aj! Rafał Siemaszko. A czekaj, to możemy zdefiniować, co to znaczyło?
Tak. Bo Rafa Benitez, Rafał, tak? Jurek Owszak mówi, siemasz! Yes. Michał Mączka do mnie dzwoni, ale pozwolę go nie odbierać. Tak, możesz go wyrzucić. Michał, nie dzwoń. Ręka, ruch Chorzów. No tak, ruch Chorzów. Arka, Arka Gdynia. Ale to mi zabrałeś punkt, czy jak to w końcu było? Zabrałem ci punkt, a reszcie nie zabrałem. Dobrze, słuchaj. Wiesz. Ale byłeś blisko. Rafał, tak. No. Rafał, trafiłeś. A nie ma dużo Rafał. Ale dziękujemy za poświęcenie. Jak czytelnik nam to posłał? Słucham? Jaki czytelnik nam to posłał? Masz może? Mam. Jest jako to biały. Czytelnik, który nazywa się Jarek Wojcik. O, no to dziękujemy, bo trzeba docenić dobrą robotę i widać od razu, kto robi poprzednie rebusy. Jaką ma na imię? Jarek Wojcik. Jarek, jeszcze cię znajdę. Następny rebus też jest od Jareka Wojcika. Taki kreatywny jest. Tak. Dobra, to ja wyznaczam dalej, tak? Tak. Michał Mormul, Galeriani Futbolu. Michał Mormul. Podstawowy galerian. Galeriani Futbolu. Moja ulubiona kategoria. Wymień co najmniej 6 klubów, w których grał Łukasz Madej. Śląsk Wrocław. No. Łódzki Klub Sportowy. Mhm. Górnik Zabrze. Mhm. To 3 już, tak? GKS Tychy. I teraz powoli zaczynają się. Nie było. Ruch Chorzów. Nie było GKS-u tych. Nie było? Nie było. A tam Ćwieląg kiedyś grał. To niestety. Pomylili mi się. LKS, Ruch Chorzów, Lech, Górnik Łęczna, Akademika Coimbra, Śląsk, Bełchatów, Zabrze i Wrocław. Znowu. No Ćwieląg, Madej, tam będziemy drążyć. Będziemy się czepiać takich szczegółów. Pół punktu możemy przyznać. Pół punktu ci przyznam. Wchodzę w to. Dobra. Dajcie mu pół punktu, jeśli mamy takie możliwości techniczne. A co się taki Ignacik, że kurde tutaj wiesz, idziesz na jakieś ustępstwo? To jest nowy kolega. No. A, no dobrze. Zapomniałem. Jest tak. Torzystą. Dobrze, to ja wyznaczam dalej. Tak. Może po połowie wyznaczcie, bo jak miał pół punktu, to... Tak, ja powiem pierwszą część kategorii, to drugą. To może ty wybierzesz kategorię, ja wybierzę gracza. Tak, wiesz, dobrze. To ja wybieram kategorię Czarny Piotruś. Ja wskazuję ciebie. To można tak zrobić? Tak. Ale to ja będę miał podjęte, że niby na siebie, czy jak? Nie, teraz będziesz miał... Tak dobra, jakbyś... dawaj. Tak proszę. Jakbyś nie brał na siebie, dawaj, tylko ogólnie. Dawaj. Dnepr Mogilew, US Soderacko, Sąb Kladno, Pezoporikos Larnaka. Który z tych klubów nie istnieje? Albo nie istniał nigdy? Te nowe idee, kurde, ci przychodzą. To było, wiesz, tych klubów nie było, było lepiej. Patrzył przeproś za Hoffenheim. Dlaczego? To już sobie tak zaznaczę i za jakie rzeczy musi przepraszać. Bo... Za wszystko muszę przepraszać w ogóle na tym. Nie, no jedwabne się jeszcze nie pojawiło. Nie, pojawiło się. Pojawiło tak. Się. I Katyn się pojawił. Ja nie wiem. Piela przeprosi, to Paczul znowu. Paczul przeprosi za globalne ocieplenie. A my z Maciejem coś mamy przeprosić? Za obecność. Ja przepraszam za obecność. Robisz. Nie, to ja wymyśliłem, to był żart. Przepraszam dziś wszystkich was. To był żart. To moja wina jest. Znaczy to jest jego wina, bo cię zaprosił. No, Wojtas, taki jesteś cwany. Tutaj taki zawsze byłeś taki FIFA Rafa, tu Szlaban, tu Engel, tutaj jakieś tam cmentarze. Przyszło to do czego, jest Pezoporikos Larnaka i że jest głupio. No, moja odpowiedź to... US Soderacko. Dobrze. No i co? A powiedz mi, przebiegłbyś półmaraton? Czy ja bym przebiegł półmaraton? Mhm. Ale po co? Wiesz co, bo to teraz jest taka akcja charytatywna, że ludzie przebiegają półmaraton i za każdy przebiegnięty kilometr ktoś albo ty, albo twoi fani, a ich masz pełno, jak widać na czacie, mogą wpłacać pieniądze na cele dobroczynne. A to nie mam ochoty. To możesz teraz ty dalej wybierać. Bezduszny jesteś. Dlaczego? Nie chcesz wspierać. Nie chcę biegać półmaratonu, mogę inaczej wspierać. Dobra, to jest tylko wymówka. Michał Mormol, kategoria... Ale spodziewałem się. A czemu o to zapytałeś? Bo tak mi się nasunęło. Bo... Aha, okay. Myślałem, że ty jakaś ma drugie dno. Że ty na przykład biegniesz. Nie, może biegnę na przykład dzisiaj. Ale nie półmaraz. Michał Mormol, kategoria Grzegorz Lato, pejzaże. Grzegorz Lato, pejzaże. Chyba ostatnia już pytania.
z kategorii Grzegorz Lato, pejzaż. Lato, widzisz, czekam, że się już kończy. Tak. Któryż bramkarz był zażenowany żartem Laty, że nie ma dobrych bramkarzy, są tylko tacy źle trafieni? Boruc, Fabiański, Szczęsny, Kowalewski. Na pewno to był bramkarz występujący kiedyś w reprezentacji Polski. Oj, Elgendi, ty masz łeb. Tak, chciałem zabłysnąć. Nie, pochwalił za drogę dedukcji. Ja myślę, że nawet drugie pół punktu. Na pewno nie Szczęsny, bo Szczęsny siedzi obok. Artur Boruc. Ale to jest czysty strzał. To jest błędny strzał. Był to Łukasz Fabik Fabiański. Ale prawie trafiłeś. Tak. Jakbyś inaczej obstawił, niż obstawiłeś, to byś trafił. Także byłeś blisko. Nasz Fabiański swego czasu ksywa Bambi. Tak, chyba nikt nie mi powiedział nigdy Fabik o nim. Fabik to ten, co w siatkówkę wygrał. Fabik to był bardzo. Nie, ja wymyśliłem mu ksywę Fabik. Czy ty jesteś? Nie mylmy Fabików, daj już słowo. Wyznaczamy dalej. Mateusz Rokuszewski, Jarosław Kotas. Jarosław Kotas, osąd bohatera. Wybierz trzy wątki, czyli tak jak wtedy. Tylko, że teraz wypowiedź jest o piłkarskich debilach. Maradona strzelał do dziennikarzy, a w UEFA farmaceutyka. Krajdowski? Niestety debil. Gdzie rozum, gdzie myślenie piłkarskie? Dzisiaj łatwiej kupić drona na targu w Koluszkach, niż znaleźć piłkarza. Gość ma 8 głów. Piotr Zagórski gra wirtuoza, a o drugiej z dyskoteki wrócił. Mój napastnik jest pacyfistą. Trzy wątki nie zostały poruszone przez Jarosława Kotasa w swojej wypowiedzi. Strasznie dużo o tych dronach. Mi się wydaje, że o nim nawijał Oskar z problemu, że ma drona za ziomka, bo... Mogło tak być, wyobraź sobie. Nastawię ci to. Szybko posłuchamy. Czekajcie. Może po kolei będziemy lecieć. Maradona strzelał do dziennikarzy. No ciekawe, ale mogło być. A w UEFA farmaceutyka też mogło być. Grajdowski niestety debil. No też mogło być. Gdzie razem, gdzie myślenie piłkarskie na pewno było. Dzisiaj łatwiej kupić, no też mogło. Głośno. Dobra, zacznijmy wykreślanie od drona w Koluszkach. Dobrze. Dron w Koluszkach nie pojawił się. Jarosława Kotasa. Maradona, drugi. Źle. Był, bo to, tak. Bo ja pamiętam, to był taki fragment, jak no mówił, że... No poczekaj, puszczę. Poproszę, bo mi się przypomniało teraz, że... bo tam było, że my tutaj właśnie kończymy, a w UEFA farmaceutyka, inteligentni, ale jesteśmy debilami piłkarskimi. Maradona strzał do dziennikarzy, Kazik Dej na tabliczki mnożenia tak. Nie zna. Tak. Jeden punkt jest, nie? Nie, no bardzo mocno się pokłóciliśmy w szatni, bo ja mówię, ja cenię tych chłopaków, szanuję ich. Powiedziałem, po was to są magistrowie, fakultety i tak dalej, tylko ja dzielę piłkę nożną na dwa poziomy inteligencji. Prywatny i piłkarski, a piłkarską jesteśmy debilami, nie? Może to zabrzmi ostro, brutalnie, no ale tak trzeba to powiedzieć. My jesteśmy debilami piłkarskimi, nie? Bo Kazik Dej na tabliczki mnożenia nie znał, Maradona strzelał do dziennikarzy, ale to byli geniusze piłkarscy. Jako ludzie debile, ale piłkarscy geniusze. My mamy fajnych chłopaków, inteligentnych, AWF-y, studia, farmaceutyka, ale na boisku widać, że jesteśmy piłkarskimi debilami, no bo jeżeli piłka wpada na 2-1 dla nas i jest już bramka, to po co dobija Gronowski, który chłopak, ja mówię, AWF kończy, farmaceutykę skończył, gdzie rozum, gdzie myślenie piłkarskie? Dlatego ja mówię, trzeba się mocno zastanowić, czy... A potem jest fajne, że chcemy się... Piotr Zagórski ma 8 głów. Myślałem, że to wskażesz. Dalej wnoszę Wojtek Pyra w takim razie. Ja tak czuję trochę już ten niesmak związany z wypowiedziami trenera Kotasa. No widziałem, że napisałeś, że to bardziej stand-uper. No ja go tak właśnie bardziej traktuję niż stand-upera, niż jako, nie wiem, trenera. Chyba trenera teraz nie jest, bardziej dyrektorem. Dyrektor. Tak, go lubię. Ale tak wiadomo, że masz trochę rację. Maciej Oszczęsny i teoretyk światła bramki. Słusznie. Dziękuję. Jeszcze zobaczymy, czy podziękujesz. No, dziękuję za to. To nie są proste rzeczy. Oczywiście. To jest kultura. Uszereguj od największej liczby do najmniejszej. Czerwone kartki Serarensa w karierze, mecze w pierwszej reprezentacji Serarensa, średnią noc Serarensa w Weszło, liczbę kluczowych podań Serarensa w tym sezonie. Chciałem dać asysty Serarensa,
ale na Transfermarkcie ma 2, a u nas ma 0, więc znowu słyszał, że 2 ma asysty, 2 ma asysty. Znaczy, no wiemy, z czego to wynika, bo pierwszy tak. No to jest wywalczony rzut karny w spotkaniu z Pogonią Szczecin i no, no albo jak gdyby nie jest jego wielką zasługą, że tam chyba Dawid Stec za nim biegł i kopnął go w kostkę, tak? Mhm. Czy tam go popchnął, czy przewrócił. A druga, no to jest ten gol, który początkowo był Fabiana Serarensa na Lechu, ale no nie wiem, czemu Transfermarkt liczy asystę, przecież to w zasadzie bramkarz Van der Hart uderzył piłką o nogi Macieja Jankowskiego. No tak. To bez sensu. Tak. Transfermarkt jest bardzo wyrozumiały. Więc my mamy dobrze i się nie kłóćcie z nami. No to dawaj, Macieju. Maciuś. Dobrze, proszę uprzejmie. Nie mam zielonego pojęcia, więc będę strzelał. A pomarańczowy? Pomarańczowego też nie mam. Zacznijmy od tego, czego jest najmniej. To najmniej dałbym meczu w pierwszej reprezentacji. Tak, było ich 0. Dobrze. W Holandii? Niespodzianka. Następnie liczba kluczowych podań będzie 3 w kolejności. Czy już się walnąłem? Mam kontynuować? Już się walnąłeś. A, to nie będę kontynuował. Ponieważ i meczu w pierwszej reprezentacji, i kluczowych podań ma 0. No, podchwytliwe było. Czerwonych kartek ma 5 w karierze, a średnia 3, coś tam z hakiem. Okej. Okay. Dobrze, lecimy dalej. Tak, mogę zobaczyć klasyfikację? Możesz. Też chciałbym. Jesteśmy coraz bliżej. Bu. No, 5,5. Szeroki prowadzi. A no tak. A ja nie mam 8 punktów, nie wiem. W sumie. Nie odjęliście rokiem, bo było 9,97. I potem było 9, a Roki źle odpowiedział, tak, więc tak. Oni mają po 8. Przyjaciele. Ja już muszę powiedzieć, że to drugi gest fair play dzisiaj, tak. Także jeśli ktoś mi napisze w komentarzach, że się napinam, no to znajdę. Dobrze. Michał Mormul. Polska na wielkich trudniach w Perpetii. Dobra, tylko zbanuję oko. Okay. Prosimy. Perpetie. Patrzę, to jesteś srogi. Tak, jestem... Czy Jakub Błaszczykowski ostatecznie wszedł na boisko w meczu z Japonią? Otóż nie. Dobrze. Ja musiałem sprawdzić, jak składam to pytanie. Ja nie pamiętam. Bym nie pamiętał, ale niedawno leciał ten mecz w jednej z telewizji. Puszczano powtórkę. Uznałem, że fascynujące będzie włączenie właśnie ostatnich 10 minut tego spotkania. I nie wszedł. Nie wszedł. Ja wiem, kto zasnął w trakcie tego meczu. Ja wiem, Jakub Białek zasnął na tym meczu. Teraz też śpi. Wyobraźcie, przynajmniej na powtórce nie wszedł. Tak. Wyznaczasz w takim razie. Wyznaczam kategoria świat według kiepskich redaktor Lukuszewski. O nie. Ile goli w Ekstraklasie strzelił od momentu wystąpienia w kiepskich Sebastian Mila? Margines 2. Bramek. Takie pytanie nie nawiedzę za bardzo, no bo ciężko sobie uzmysłowić, kiedy Sebastian Mila wystąpił w tym odcinku kiepski. Maciej, ja by wiedział. Znaczy, ja mogę powiedzieć, w którym roku. Ale co będę podpowiadał? No właśnie, kurczę. Bijemy się o pryncypałki. To już zjedzone. No chyba jak... Sebastian Mila kiedyś opowiadał taką anegdotę o Franciszku Smudzie. Chyba, że ci zapłaci za tę podpowiedź. Jak został powołany jakoś tuż przed Euro 2012 do kadry, no bo była taka spora presja, bo wtedy Sebastian Mila był kapitanem mistrzowskiego, jak się potem okazało, Śląska Wrocław. No i przychodzi ten Sebastian Mila na trening, no i tam Franciszek Smuda mówi, słuchajcie, tam w najbliższym meczu to mogło być też jakieś zgrupowanie hotel na hotel, nie wiem, no ale w każdym razie było coś takiego, że w najbliższym meczu kapitanem będzie zawodnik z najwyższą liczbą występów w kadrze. Kto to taki? Kto tutaj jest taki? No i Sebastian tak delikatnie przyznał. No ja, trenerze. A nie, dobra, to Wojtkowiek. Więc tak czuł od początku, że raczej trener Smuda go powołał, bo dziennikarze mu tam kazali, niż on rzeczywiście go widział. Ja myślę, że to już było dość późno nagrywane. Już po tym, gdy, znaczy to było nagrywane, gdy już grał w Lechii Gdańsk i pamiętam, że był taki moment w Lechii, że on w ogóle tam mało grał chyba za Thomasa von Hessena, czyli nie mógł, według tej przynajmniej teorii nie mógł mieć dużo goli, dlatego powiem 2. 3. Ale się załamał. Ale można było się pomylić o 2. No to. Świetnie się składa, bo wykonując pewne matematyczne działanie, okazuje się, że odpowiedziałem dobrze. Może damy Wojtka Pielę
I kategoria Jarosław Kotas. Jarosław Kotas, osąd bohatera. Znajdę ci klub, jak zgubisz cycki i brzuch. Do kogo tak zwracał się Jarosław Kotas? Michała Marcianika, Rafała Siemaszki, Michała Nalepy, Pawelsa Sztynborsa, Ronaldo. Ronaldo, tak widzę. Tutaj wciśnięty trochę na ostatnią chwilę chyba. Ale masz trudny i masz 5 odpowiedzi. No właśnie. Do jakiegoś Ronaldo z Wejherowa. Może był jakiś tam. Do Zagórskiego. No... Nic nie mówiąc temu zawodnikowi, bo też pamiętam, emocjonowałem się meczem Arki Gdynia z Midtjylland i tym, jak cieszyłem się bardzo, jak strzelił gola w ostatniej minucie, ale no tak po aparycji się wydaje, że Rafał Siemaszko byłby poprawną odpowiedzią, czyli zaznaczam B. Tak. No to oni gdzieś się spotkali, tak, w jednym klubie? Wejherowie, no pięknie. Dobrze, czyli Rafał Siemaszko. Kategoria Marcin Najman dla Macieja Szczęsnego. Prosimy. Wymień 10 piłkarzy, którzy pojechali z kadrą Dorny na Euro U21. Myślę, które to było Euro. 3-4. Kownacki? Jeszcze 9. Jeszcze 9 i 20 sekund. Proszę więcej czasu. Nie ma w redaktorze. Ja bym przedłużył o 15 sekund. Dobrze, bo jesteś nowy. A, no to co, to mamy tak, Kownacki, a, Jezu, i teraz, kto to mógł być? Ja bym się dał godzinę, to byś nie chciał. Na razie masz jednego. Tak, ale to już, wiesz, to i tak jest lepiej niż myślałem. Kownacki. Dobrze, jako trzy zaliczmy. Kownacki. Ale mogę jak ci, chodzi mogę o tego boksera, to on nie powie. Mogę ci podpowiedzieć, że Kownacki. Cholera, no nie wymienię. Kownacki. Nie wymienię. No i dobra. No i co? No trudno. Lipski na przykład był. Lipski? Tak. Był Łukasz Moneta też. Ty. O. Wrąbel. Znam nazwisko. Wrąbel grał. Nawet mu kiedyś karnego strzeliłeś. Tak, strzeliłem Wrąblowi karnego. Jak to? Było takie wydarzenie charytatywne, organizowane przy udziale też Śląska Wrocław. I można było za 100 zł zagrać w meczu. Lub za 50 gdzie kibice karne grali. Bądź za 50 zł strzelać karne, które się wpłacało na chorą dziewczynkę. Ja uznałem, że co będę pokazywał swoje umiejętności piłkarskie, jakich nie mam, mimo że cel był szczytny. Postanowiłem po prostu wykorzystać tą drugą szansę, czyli strzelić karnego. Każdy mógł strzelać 3 karne, kto poszedł do tej zabawy. Poszła tam bodajże 5 osób, trójka dzieci, ja i Michał. I Michał nie strzelił żadnego gola, a ja strzeliłem 2. Ale dwukrotnie trafiłem w poprzeczkę. Odnośnie do tam... Nie! Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, odnośnie do tamtej kadry U21, bo jeden z piłkarzy, który wtedy był na mistrzostwach mi... W ogóle ten... 2017, tak. No to mistrzostwa u nas to było. Opowiadał mi, no, jak wyglądały przygotowania do tamtego turnieju, co potem gdzieś tłumaczy może słaby występ, że na jednym z treningów, aby ćwiczyć pewne schematy, no to trener Dorna podzielił zespół na dwie drużyny. Jeden miał być taki statyczny, że tylko właściwie przesuwanie gdzieś tam w strefach, utrzymywanie pewnej linii tutaj taktycznej, a drugi zespół miał grać tym schematem tak, aby omijać tych zawodników i gdzieś tam też nabierać pewności. No i przez 15 minut gry, gdzie jedna drużyna no właściwie tylko stoi, a druga biega, strzela, może robić właściwie wiele więcej ruchów, padły bodaj 2 bramki tylko, więc to pokazywało, że... Potem też zrobili takie ćwiczenie, gdzie ustawili takiego bałwana, przez którego musieli podawać piłkę i wiele podań trafiało w tego właśnie bałwana, też nie dochodziło do kolegów z zespołu, do partnerów, więc no to gdzieś pokazywało, że w tych meczach później ze Szwecją, Słowacją i Anglią może być średnio. Zastrzeliłeś raz. Bałwana. Słuchałeś w ogóle, co mam do powiedzenia? Widzowie, ocencie, tak? Czy to jest godne zachowanie prowadzącego Polaka? Dawaj dalej. Dobrze. Michał Mormul będzie i kategoria Czarny Piotr. To co zawsze. Dyneburg, Hapoel Petach Tikwa, Bnei Jehuda Tel Awiw, Arar Toc Jerozolima. Który z tych klubów? Ja w ramach podpowiedzi powiem, że istnieje takie miasto jak Jerozolima. Słyszałem. Obiło się o uszy.
A to totalizator sportowy jakąś filię otworzył w Jerozolimie, czy skąd ten skrót? Co, TOC? Mhm. A co ja po izraelsku mówię? Nie wiem. Ale skoro tak jesteśmy przy tej Jerozolimie, to na nią postawię. Kurczę, nie mam bladego pojęcia. Ale dobrze postawiłeś. I bardzo mnie to drażni, że nie wiesz, że wiesz. Czyli, czyli jestem geniuszem. Jesteś geniuszem. Patrzył, przeproś za bałwana. Ja bym go nie przepraszał. Wyznaczasz dalej Elgendi. Czyli wyznaczam ja. Maciej, którą kategorię byś chciał? Żadnej. Żadnej byś nie chciał? To w takim razie... Chyba jeszcze jest Najman, ale nie jestem przekonany. Nie ma. Nie ma. To Czarny Piotruś. Nie ma. Nie ma. Jarosław Kotas. Osąd bohatera. Jest Jarosław Kotas. I komu to dajesz? Maciejowi. Maciejowi. To dobrze, bo ty nie oglądałeś. Które wątki połączył ze sobą Jarosław Kotas w sobotnim stanie futbolu? Koncert Ani Wyszkoni, brak wizyty u fryzjera, odwołany reggae festiwal, czy koncert Patrycji Markowskiej, wizytę u fryzjera i przełożony reggae festiwal, czy Kazimierza Dejne, przełożony reggae festiwal i bramkę z Portugalią z Drożnego, czy wizytę u fryzjera, reggae festiwal się odbywa, smutek. Tak sobie myślę, bo jakiś tam... Piękny to był monolog, nie zapomnę. A to dajesz, bo chyba żadam Kotleszka w ogóle pytania nie zadał. Przedstawił, nie zadał pytania. To był ten statement, wiesz. On i ja jakby poszedłem sobie zrobić tosta i wracam i dalej był ten cały czas. Kowal zdążył przy ciastkę. No jakieś 3 minuty miałeś włączony program, może akurat trafiłeś tu. Nie, akurat ten wątek nie był tu, nie. Był tu poruszony. Przykro mi. No, mi też. Postawmy na ten odwołany reggae festiwal, na tą odpowiedź numer 1. Dobrze. No dlaczego dobrze odpowiadasz? Sprawdźmy klasyfikację. Czat też wiedział, że aż Ania wyszkoli. Małpa najgorzej. Ale i tak dużo lepiej niż Damian Smyk. Ile pytań zostało do końca? Ile pytań zostało do końca? Około 10, tak mi się wydaje. 8. Także jeszcze wszystko się może zdarzyć. Jeszcze możesz być gorszy. Wszystko się może zdarzyć z tego. Wyznacza kolega Maciej. A mamy jeszcze polską myśl szkoleniową? My zawsze mamy polską myśl szkoleniową. Mamy. Tak? Mamy. To uraczę Wojtka. Wojtek Piela. Duma Polski. Hamował nas atak pasywny. Jezu. To tak powiedział. Jak to jest za potworek Józef. Jesteś pomijając brak sensu kompletnego tej wypowiedzi. Adam Nawałka. Piotr Stokowiec. Jerzy Engel. Twój dobry znajomy. Władysław Jerzy Engel. I Kazimierz Moskal. Tak. Hamował nas atak pasywny. Pogadaliście na tym... A Wałka to chyba nie, bo on miał no, niski pressing ten swój taki, tak? No to, to było do niego przypisane. Engel to co innego mi mówił wtedy, jak dogadywałem się z nim na gali piłki nożnej, więc chyba też nie. Trudne pytanie. Masz jakąś anegdotę, żeby zabawić chwilę publiczność, ja się zastanowię? Tak. No to proszę. Że tutaj ktoś ma olejek paczulowy i coś, co? I ona chce go posmarować tym może olejkiem. Może czat przeczytaj, co piszą ludzie, bo to mniejsze głupoty. Co pisze czat? No. Paczul, przeproś za Madziarę. Co to jest Madziara? Madziar, Węgier. Paczul, zaśpiewaj, nie. Piela, zaśpiewaj Muminki. Nasze Muminki. Nie, to akurat tego aż tak nie zna. Małpa ma 4,5, ktoś mówi. Tak, małpa ma 4,5. Ale on jest nowy, no, że musimy tutaj trochę pomagać. No, wiesz. Zostawmy małpie 5,5. Ja uważam, że to oszczerstwo. Dać małpie karabin. Był kiedyś taki napastnik na Darwiance Pułtusk. Jakub Karabin, to jest człowiek karabin. Wyobraź sobie, jak on grał w reprezentacji Polski, te tytuły. Karabin maszynowy wystrzelił, karabin strzela, karabin w formie. Ja myślę, że tylko jeden był śmieszniejszy tytuł. Kowal znowu kopie. Jakub Karabin. Piela boss młodych Wołomińskich. Patrz, uważaj. uważaj. Głupia sędzia ma pretensję. Patrz plus 15 setnych, bo jest słodki. Oj. A w ogóle się rozkminiłem już, o co chodzi z tymi setnymi i dziesiątymi. Jak masz 15 dziesiątych, to 15 przez 10, to jest 1,5, a 15 setnych, to przez 100, wtedy jest 15 setnych.
W środę to rozkminiłem po programie w niedzielę. W tym samym czasie zniknęły z anteny szkoły z TVP. Myślę, że ten wątek można połączyć. Roki, ty jako redaktor naczelny chyba jakiś audyt musisz przeprowadzić. Dobrze, no nie przedłużając, wydaje mi się, że to będzie odpowiedź Kazimierz Moskwa. Adam Nawałka. Tak? Po meczu z Litwą. O, jednym chyba, z tych meczów z Litwą. To chyba z tym zremisowanym, skoro coś ich hamowało wtedy. Bo przed Euro 2016 pamiętam. Nie, no wygrali chyba wtedy 2-1. Przed Euro, nie, przed Euro 2016 zremisowali 0-0 w Krakowie, bo tak. To pamiętam, pojawiła się niepewność wtedy, że skoro my z Litwą nie potrafimy. Przed Mundialem wysoko wygraliśmy. Przed Mundialem 4-0 i to uśpiło z kolei. Zresztą Marcin Fedek chyba w książce opisywał, jak właśnie w przerwie tego meczu w Krakowie, Polska-Litwa 0-0, to tam Kamil Glik z Grzegorzem Krychowiakiem to tam prawie się pobili, więc. Więc to był taki najbardziej rozkawy przykład, że aż tak wielką miłością do siebie nie połają. Może nie przepadli sobie do gustu. No może. Przegrałeś. Przegrałem. Tak. Wyznacza dalej. Nic dziwnego. To chyba ja wyznaczałem. Tak. To Rokiego wyznaczę. Maciejos. Rokiego wyznaczę i co? Galeriani. Galeriani w futbolu. Myślę, że jeszcze jest. Zaraz się przekonamy. Czy ja to stylizacja? Kuby Koseckiego, Wojtka Szczęsnego, Grzegorza Krychowiaka, Random Mazneta. W tym razie jest fantastyczne. Nie no, coś to jest kobieta. To... Randoma z neta. To nie jest kobieta. No jak nie? Zacz ma takie palczce. No. To jest Wojtek Szczęsny. No co ty? Tak. Co ty? Mhm. Nie, to niemożliwe. To naprawdę jest. Nie wysłałem niestety im tego, ale musieliśmy uwierzyć, że to jest Wojtek Szczęsny. Zobacz. Pokażcie kamerę na mnie. Widać? No widać. No co ty? No to jest Wojtek. Tym samym możemy stwierdzić, że... Ale nabrałem cię, co? Bo myślałem, że znowu random z neta. Jest. Ale nie, tutaj jak gdyby nie rozkminiałem tego w ten sposób, jak ty to rozkminiłeś, tylko wydawało mi się, że to są takie kobiece palce. Widocznie bramkarze mają takie palce. Teraz pokazałem swój pulpit i będą na mnie krzyczeć. Że mam złe rzeczy. Dobra, dalej Maciejos. Zobaczmy, nie, najpierw zobaczmy tabelę, bo się zbliżamy do końca. 5 pytań według mojej matematyki. 7, 6, 5 i pół, 7. Pozwolę sobie przeczytać. Dobrze. To jest dla z radia. To Michała uraczmy może jakimś pytaniem. Czy perypetie jeszcze mamy? Panie prowadzący. Tak, tak, mamy jeszcze perypetie. To poproszę dla Michała perypetie. Zamienią się w słuch. Ile meczów w kadrze zagrał od spotkania z USA Paweł Sibik? Zero. Tak, dobrze. Sibik. Sibik. Przejmujesz. Przejmuję pałeczkę. Świat według kiepskich jeszcze jest? Tak, a to już jest takie pytanie z dupy, bo już nie miałem pomysłu. To było 40 pytanie, które ułożyłem. Ile razy Śląsk Wrocław został mistrzem Polski? A komu wyznaczyłeś? No jeszcze nikomu. Aha. To kolega Strzelski. Dwukrotnie. To prawda. Brawo. To prawda. A to najgłupsze pytanie, jakie było? A to się, wiesz, przy ulicy Ćwiartki czy przez cztery? No dlatego, ale wątki z... Wątki. Ile pytań do końca? Są. Punktacja. No to super dynamicznie. Jeszcze Małpa może wygrać. Może nie wygrać. Ale nie, jakbyś brał na siebie. Jakbyś brał na siebie, to byś... Że zrobiłeś. Jeszcze wiesz, teraz dostaniesz na siebie, odpowiesz i... Jeśli ty byś wygrał po takim początku, to byłaby największa sensacja w historii telewizji. Czyli przez to, że teraz nie wziąłem na siebie, muszę pożegnać się z pryncypałkami. Tak. Nie, no jeszcze chyba, że teraz dam na ciebie, ty sobie odpowiesz, ale wyżniesz na siebie. Ale was wygrzmocą. Jak to dobrze zrobią, to was wygrzmocą. Tak, powiem tak, jak... Albo ty bierz na siebie. Albo możesz na mnie, jak dasz na mnie i ja odpowiem, to gwarantuję, że wezmę na siebie. Nie będę brał na siebie. W ogóle co to są za układy? To jest ale Dania, was Dania, na układ, na Dania, układ nie ma rady. Dania, Szwecja, czy o co chodzi? Dobrze, to żeby tutaj nie było, bo... To jest gorzej, Niemcy, Austria. To jest Arka Zagłębie. Ale teraz, jak na mnie nie zagłosujesz, Zagłębie Krakowie. To pokażę, że były układy. Tam inne układy były. No ale my z Wrocławia do Wrocławia jeździli w tej sprawie. No tak, mieście przynajmniej. Tak. Wojtku, to proszę. Ale co? Odpowiedz na pytanie, co jeszcze pozostało? Grzegorz Lato pozostał jeszcze? Jest? To uprzejmie poproszę. Dla Wojtka. Dobrze, ja lubię Lato. Dokleił się do prawicy, do PiSu i sieje zamęt. Zna pani takie powiedzenie ogólnie, co się do okrętu dokleja, jak jeszcze płyniemy? O kim tak wyrodził się Grzegorz Lato?
tak bym powiedział, dosadnie. Tak. Grzegorz Lato kimś tak wyraził. Kto się do PiSu doklei. Paczul to rumuński kacap. Paczul to paruwa z Karwin. Robi ci się przykro, jak to czytasz? Czy mogę pryncypałkę jedną? A nie wiem, gdzie jest. Tu. A. Proszę bardzo. Tak. Dlaczego Paczul nazywa niepełnosprawnego intelektualnie i fizycznie małpą? Ale też sobie zjem. A ty lubisz, Michał, jak cię tak obrażają? Tak. Bym chciał, żeby mnie więcej osób obrażało. A zostawcie mi trochę. No to są. To weź akurat, żeby wszyscy będziemy jedli po jednym pryncypałku teraz. To w ogóle miało być dla Wojtka, jak wygra. A to jakby ktoś inny wygrał, to by nie było. Dobra, odpowiedź brzmi Jan Tomaszewski. Tak jest. Proszę. I tym samym przyjmujesz pałeczkę. A mogę zobaczyć, kto wpłacił? A możesz nie mówić z pełną buzią? Nie. Ty 8 mam chyba, tak? A nie, przepraszam, bo 8 to tylko 8, przepraszam. Dobra. Mateusz Rokuszewski. I jakie mamy pytania? Jakie kategorie? Teoretyk. Teoretyk światła bramki. Wymienię 5 innych Holendrów i Schwedelary, którzy grają lub grali w Ekstraklasie i strzelili chociaż jedną bramkę na litość boską. Było ich aż tylu? Było? Tak. Tak. Owszem. Bo Rosa tu pryncypałka. Dobre. Dobre. Marko Wejnowicz? Tak. Voskamp. A to ze Śląska kolega przecież, prawda? Zgadza się. Nie, kolega akurat znajomy. Ja nie mam kolegów. Kiedyś jednego miałem. Przed programem nazywał się Maciej Oszczędny. Czemu nazywał? No bo byłeś jego kolegą przed programem. Aha, nie, teraz nie byliśmy kolegami. Teraz już nie, wiesz. Ile, co powiedziałeś już? No dwóch powiedziałem. Wejnowicza i Voskampa. Dobrze. Van der Biesen? Tak. Strzelił w derbach Krakowa na kiedy. Jakoś tak kompletnie nie kojarzę. Był ten moment, kiedy była moda na tych napastników z Holandii, ale to się właśnie chyba ograniczyło do... Do Voskampa. Do Voskampa i Van der Biesena. Czy jeszcze jeden był, który tak dużo strzelał w drugiej lidze holenderskiej. Ale... Mówcie coś, bo to trochę potrwa. Coś. Tutaj walka idzie o pryncypałki. Nie ma żartów. No tak, nie, ja się zastanawiam, tylko czy jakąś mam anegdotę o holenderskim. Ale akurat chyba nie mam. Widzowie będą zawiedzeni. Nie pierwszy raz. Małpa. Będziesz przepraszał? Nie. No, I'm sorry. Tak. Piera grał w dziada. Pele van Amersfoort? Tak, 3. 4. 4. 4. Gdzie panowie macie w głowach śmietnik historii? To prawda. Wojciech Masa Piela. Patrzył przeproś za hajtów. Skutki Czarnobyla. Patrzył, zamknij się. Piela van anegdota. Właśnie nie van anegdota, bo nie mam Holendry. Roki przeproś Holandię. Przepraszam, Niderlandię w zasadzie. Ja myślę, że gdybym odpowiadał przez tyle czasu co Roki, to i tak bym nie wymienił chłopu więcej poza Kownackim przy tym moim pytaniu o kadrę Dolny. A właśnie to nie jest ta kategoria. Roy Makaj. No wyjątkowo nie. Roki, pokaż Bydlaka. O, to mogę powiedzieć inną anegdotę. To a czy jak pokażę Bydlaka, to nie będę musiał mówić piątego Honendra? Jak pokaż Bydlaka, to będzie dziwna historia. Mogę powiedzieć inną anegdotę związaną długa? Z... Długa? Długa, Roki się zastanowi. W sam razie. Trenerem reprezentacji polskiej był Holender, Lobenhacker. I kiedyś zapragnął powołać na reprezentację Polski Jacka Krzynówka. Jacek Krzynek mi opowiadał w ostatnim wywiadzie
na Weszło, który był przed powrotem Bundesligi. No i wpłynęło do klubu, do Wolfsburga wtedy powołanie. Jacek Krzynowek gdzieś tam lekko był kontuzjowany, naciągnął dwójkę, tam dwa dni nie trenował, no ale generalnie tam poszedł do masażysty, wymasowali wszystko, no nie było to na tyle poważne, żeby nie móc jechać na zgrupowanie. No i idzie do trenera Feliksa Magata, który był znany z tego, że bardzo delikatnie się obchodził z piłkarzami. No i przychodzi, mówi trenerze, ja tu wam powołania reprezentację, chcę jechać. Nie, Jacek, ty nie jedziesz, jesteś kontuzjowany. Nie, nie, no trenerze, ja normalnie tu jestem gotowy do treningu, wszystko i tak dalej. Jacek, tobie się wydaje, że ty nie jesteś kontuzjowany. Idź do lekarza, zobaczysz, przebadać jej, wyjdzie, że jesteś kontuzjowany. No to trener Magat tak się uważał i za trenera, za lekarza, za masażystę, za wszystkich. Krzynówek zrozpaczony dzwoni do Benhakera, mówi trenerze, ja chcę trenować z drużyną, ale Magat mi nie pozwala. Nie wiem, co ja mam zrobić. Dobra, ja zadzwonię do niego, weź tam poczekaj, coś załatwi. No i na drugi dzień Benhaker dzwoni do Krzynówka, mówi, słuchaj, ja tego trenera nie rozumiem, nie wiem, próbuję mu tłumaczyć, że ja ciebie chcę, że ty jesteś zdrowy. Mówisz, on mówi, że nie, nie, on cię nie puści, idź jeszcze raz do niego, powiedz mu, że ty chcesz jechać na kadrę. No i tam minęły trzy dni, dochodził do tego rehabilitanta, coś tam już generalnie jeszcze bardziej zdrowy się czuł. No i przychodzi do szatni, siedzi taki Magat, troszeczkę opuszczona głowa, no i przychodzi Jacek Krzynówek, mówi, trenerze, ja jadę na kadrę, gramy eliminację w przyszłym tygodniu, ważne mecze, wszystko, jestem zdrowy, muszę tam jechać. No i ten Magat tak spojrzał, ściągnął okulary, to jedź, to jedź. Fajne. To koniec? No pokazywało pewną niestabilność emocjonalną trenera Magata. Dobra, ja mam trzy pomysły. Nie wiem, czy jakikolwiek z nich jest dobry. No, możesz jeden podać. Był taki, no ale najpierw powiem, no, bo to Stuart się nazywał. Mhm. Był taki piłkarz Kew Aliens, zresztą grał w reprezentacji Holandii kiedyś i był napastnik Benson w Lechii Gdańsk bodajże. Dlatego chyba powiem o napastniku, powiem Benson. Dobrze. A Fred Benson to nie był przypadkiem piłkarz, który strzelił pierwszego gola na nowym stadionie? W tak, i to był jedyny gol jego dla Lechii. A Jaliens też strzelił, czy nie? Jaliens jedną bramkę. A, no to. A Suart? Jedną bramkę. No to może jest. Zobaczmy to po co tyle myślałem było? Zobaczmy klasyfikację, chyba się nic nie zmienia, ale. Ale zobaczmy. No. Zobaczmy. Malają szanse małpy. Nie, no jak go wyznaczaj, weźmy na siebie. Ale koń jest z nim blisko. Nie, no jak go wyznaczysz Roki i wziąłby na siebie, to by miał 6,5. Zostały dwa pytania. Więc ja już nie mam szans wygrać. A, tak. Dwa pytania zostały. Tak. Przykro mi. A mogę wiedzieć, z jakich kategorii? Masz szansę, bo rebusy jeszcze są. A, no tak. Aha. I ta druga jaka? To może dajmy Wojtkowi tę polską myśl szklaniową. Dobrze. Ja i potem się rozstrzygnie, jaka beka. Trener w takiej sytuacji musi dać krok do tyłu i musi, jak to się mówi w naszym zawodzie, trawić żelazne łyżki w żołądku. Kto? Tomasz Hajto, Jacek Gmoch, Bogusław Kaczmarek, Wojciech Łazarek. Wydaje mi się, że to jest cytat z jednego ze studiów w trakcie Euro 2004, kiedy to Łotwa zremisowała z Niemcami, a Grecja została mistrzem Europy. Taki to był dziwny turniej. Tego samego dnia? Nie, tego samego lata. Mhm. A jako, że Grecja, no to pan Jacek Gmoch. Tak jest, to był pan Jacek Gmoch. I teraz jest sensacyjna historia, ponieważ jeśli odpowie ktoś teraz, to wygra. I nawet to może być Maciejo, który będzie miał tyle samo punktów, co reszta. Nie no, jak odpowie Elgendi, to nie wygrasz. Ale jeśli będzie się bali ryzykować, to ja ale może tak ustalmy w sumie, nawet mimo tej punktacji. Zróbmy emocje. Kto odpowiada, wygrywa po prostu. To już, całe dzisiejsze turniej nie ma znaczenia. Jak ktoś włączył w tym momencie, to nic nie straciliście, zwłaszcza moje anegdoty. Teraz po prostu jest punkt kumulacyjny. Kto odpowiada, pytanie na rebus, wygrywa. My możemy mówić do skutku, czy możemy raz powiedzieć? Teraz możecie mówić do skutku. Okej. Okay. Okay. No to rebus. To ale wygrywa ten, kto ma najwięcej punktów. Tak? Tak. Dobrze, no ty to rządzisz. Ale... jest to pytanie za dwa punkty. O proszę. Michał, przygotuj się. Poprosimy o to ostatnie, może być moja wielka chwila. Ostatnie pytanie. Piłkarz. Jakub Żubrowski? Nie. Dzidosław Żuberek? Tak. To też było pytanie od naszego widza o imieniu... Jarek. Jasna... Jarek Wojcik.
i wygrywa Rocky, resztę pryncypałek. To daj jeszcze jednemu wezmę. No, no nie będziesz teraz jadł. Ale to może chciał podać po prostu, tak? Nie, no chciał wziąć. Ja tam Mateuszowi... Proszę. No ale proszę bardzo. Wcześniej to się mogłeś częstować, teraz już się skradzisz. Głodny jestem, że odmawiasz Polakowi głodnemu. Nie no, proszę, no, częstujcie jak... Jak dają, to trzeba brać. To była piękna gra. Ale nie chrumkajcie na wizji, nie chrumkajcie na wizji. Trochę kultury. Dlaczego? Proszę też pochrumkaj. Nie chcę chrumkać. Masz, ja jestem jedynym kulturalnym człowiekiem, nie będę chrumkał na wizji. Wojtek Piela. Dziękuję. Maciej Ostrzęsny. Dziękuję. Michał Mormul, aka Robert Elgendi, aka Małpa, aka Fundamu. Kłaniam się nisko. Mateusz Rokuszewski. Dziękuję, do widzenia. I pamiętajcie, że za tydzień, jeśli się nie wydarzy nic złego, to Liga Minus wraca, mecze będą i sobie pogadamy z meczem. Może Kowal przyjdzie, ale to jest... I teraz będzie... Familiada. Chyba będziemy świeżo po derbach Trójmiasta, nie? Będzie fajnie. Będzie świeżo po derbach Trójmiasta, które zazwyczaj się kończą tak, a nie inaczej. Dobranoc. Cześć. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj Niewalczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie Drumlaka, nie Niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.